słychać mnie, teraz będzie słychać ciebie, a teraz nawet nas będzie widać, tak. O, wszystko się udało. Dzień dobry. Hejka. Witam was serdecznie, szanowne osoby. Rozmawiamy dzisiaj z Patrycją Wieczorkiewicz, z kobietą, która zrobiła wiele. Od mitu po zdradę feminizmu, od gwałtu polskiego po nadchodzącą książkę Przegryw. Więc ja jestem trochę onieśmielony, będąc przy takiej celebrytce, ale jakoś tam się chowam w kącie i jest okej. Okay. Ja zawsze jestem w cieniu mojej współautorki. Wcześniej to była Maja Staśka, teraz to jest Herzyk i szczerze mówiąc bardzo dobrze się z tym czuję, bo ja lubię atencję, ale w takich malutkich dawkach, bo po każdej dawce atencji muszę się schować pod kamień i odchorować przez dłuższy czas. Ja nie wiem, czy jesteś w stanie się cieniu schować kogokolwiek. Mam wrażenie, że jednak mimo wszystko jesteś na tyle dużą osobą, że nie da się ciebie schować w cieniu. Że jednak robisz dostatecznie dużo, żeby się nie dało cię schować. Wiesz co, nie czuję tego zupełnie. Ja też się trochę wycofałam z aktywizmu wcześniej tam, kiedy od MeToo, później do skończenia książki Gwałt Polski, to było taki czas mojego najbardziej intensywnego zaangażowania jakiegoś takiego aktywistycznego. Teraz to się bardzo ograniczyło tak naprawdę do pracy zawodowej, która na szczęście jest aktywistyczna w dużym stopniu i jakby jest zgodna z tym, w co wierzę i co robiłam wcześniej, ale jednak nie jest to stricte aktywizm. Ale czy to dlatego, że czujesz, że aktywizm cię zmęczył i wypalił, czy...? Tak, w dużej mierze tak. Książka Gwałt Polski zdecydowanie mnie przeczołgała. To, co się działo z MeToo, po MeToo, to też mnie bardzo psychicznie przeczołgało. Ale też po prostu kwestia tego, że wcześniej nie pracowałam na pełen etat, bo nie musiałam. Więc miałam po prostu więcej czasu. Teraz nie mam czasu, pracuję cały czas na etat. Też przez ostatnie miesiące tak naprawdę wracałam do domu o 18 i do 2 w nocy pisałam książkę Przegryw. Więc no, na działania aktywistyczne nie ma czasu, ale kiedy mam okazję jakoś i czas podziałać aktywistycznie, to jest duża satysfakcja. Umam. No ale właśnie, jakby... Zaczęłaś od robienia hałasu wokół mitu, a potem potem nagle przychodzisz i mówisz, że zdradziłaś feministyczną sprawę i tego, i przeszłaś na stronę inceli. To było prowo, oczywiście, to był prowokacyjny tytuł. Ale doskonały, został mi w głowie bardzo. I to też nie był jakby mój, to znaczy... Tak naprawdę to ludzie zaczęli mi to niektóre głównie osoby zarzucać już po tym, jak ja powiedziałam, że zajmę się tematem inceli i że chcę napisać o tym książkę. I tak naprawdę zanim ja zdążyłam cokolwiek na ten temat opublikować, to już się pojawiły właśnie takie głosy na Leftbooku, czyli po tej lewicowej stronie internetu, że zdradziłam feminizm i tego, no więc ten mój tekst pod tym tytułem prowokacyjnym to była właściwie odpowiedź na te głosy. Nawet się wtedy dorobiłam stalkerki internetowej, której się bardzo nie podobało i skończyło się tak, że musiałam jej zagrozić pozwem, bo robiło się to rzeczywiście już takie bardzo uciążliwe. Czyli nie jesteś polską, tą Cassie J. O matko! No, na początku jak zaczęłyśmy się tym zajmować, to też wiem, że były takie komentarze, między innymi na Wykopie, i dostawałyśmy też takie maile, że będziemy takim odpowiednikiem, to może nie wszyscy wiedzą, to była feministka amerykańska, która zrobiła film Red Pill, o drugi kotek, nie o incelach, tylko o aktywistach na rzecz praw mężczyzn tak zwanych, I przeszła na ich stronę, rzeczywiście uznała, że ten feminizm to nie ma sensu, myliła się i to mężczyźni są najbardziej opresjonowaną grupą. Ja ten film oglądałam, uważam, że jest wiercą. Wiesz co, masz powiadomienia z Discorda włączone i je bardziej słychać niż tego, niż wiercenie. Ale wiesz co, jak się wyłącza powiadomienia na Discordzie, bo ja w sumie nie wiem. Ja ci zaraz spojrzę i ci powiem.
bo ja mam automatycznie przez streamer mode wyłączone i mnie tego, ale... Okej. Wycisz kanał, wycisz serwer, o. Dobra, powinno być okej. Okej. No tak, tylko jakby o Cassie J chyba warto też powiedzieć, że ona jakby rozumiała feminizm jako nienawiść do mężczyzn, nie? I on to był w ogóle, z tego tak. co jej słuchałem, bardzo punkt wyjścia, więc... Dokładnie, ale no ten film jest koszmarnie nierzetelny, znaczy moim zdaniem to w ogóle nie jest dziennikarstwo, ona jest dziennikarką oficjalnie, bo ona tak naprawdę tych aktywistów na rzecz praw mężczyzn tak zwanych w ogóle nie konfrontowała z faktami, tylko tak naprawdę połknęła wszystko, co oni mówili, nie zadawała właściwie żadnych niewygodnych pytań, w żaden sposób nie zweryfikowała później tego, co oni powiedzieli, więc myślę, że nam to nie groziło z Herzyk, zwłaszcza, że Herzyk jest, bo przy książce Przegryw Herzyk odpowiadała głównie za część teoretyczną, czyli siedzenie w badaniach naukowych, czytanie książek popularno-naukowych zagranicznych, bo w Polsce za bardzo nie ma na ten temat. I taką ostrą weryfikacją faktów, co z tych teorii jest, ma związek z rzeczywistością i na ile, co nie ma, bo też nie jest tak, że nic w ogóle nie ma, tak? To znaczy... Każda pseudonauka, czy prawie każda, nie wiem, czy każda, ma w sobie elementy prawdy i gdyby tak nie było, gdyby nie było wiele osób, które mogą się odnieść to do własnych doświadczeń, gdyby nie była tak kusząca, tak naprawdę czasem jest to trudno rozdzielić, zresztą w tym środowisku incelskim jest bardzo dużo takich manipulacji, na wykopie co chwilę latają jakieś badania, linki do badań, których oczywiście nikt nie czyta, często wnioski, które autor wpisu wyciąga z badania i publikuje w skrócie, są w ogóle sprzeczne z tym, co jest w całym tym raporcie, więc takich rzeczy rzeczywiście... Ale czy to jest to, czy mówisz w tym momencie o tym raporcie, o tym ostatnim badaniu dotyczącym między innymi radykalizacji inceli i... Nie, mówię ogólnie. Okay. Że po prostu no mnóstwo badań dotyczących nie tylko stricte inceli, tylko w ogóle kobiet, zachowań jakichś randkowych zwyczajów, powiedzmy romantyczno-seksualnych zwyczajów i tak dalej. Oni bardzo też dużo czerpią z psychologii ewolucyjnej, która to jest tak naprawdę podstawa i Red Pillu, i Black Pillu, to czym się różni, to może później jakoś. Psychologia ewolucyjna sama w sobie jest dosyć kontrowersyjną dziedziną. No wypada wielokrotnie jako para nauka, nie? To... Tak. Znaczy mnie psychologia ewolucyjna bardzo interesuje, zresztą z Herzyk rozmawiałyśmy, że większość chyba osób, które się jakoś tak nauką interesują, to miało fazę na psychologię ewolucyjną, bo są bardzo kuszące teorie i to jest bardzo ciekawe, te wyjaśnienia, co w naszej przeszłości gatunku sprawiło, że zachowujemy się tak, a nie inaczej. I to nie jest też tak, że wszystkie twierdzenia z psychologii ewolucyjnej muszą być fałszywe, tylko tam problem polega na tym, że one są po prostu nieweryfikowalne, tak, że się po prostu nie da do końca oddzielić biologii od kultury i powiedzieć, co wynika z socjalizacji kultury, a co wynika z ewolucji. No wiesz, jakby ja ogólnie od wakacji mam swój własny ark dotyczący tego, że mężczyzn należy wspierać i że dla mężczyzn jest miejsce w feminizmie i wszystkie konsekwencje takich śmiałych haseł odczuwam, więc jakby też miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy raczej reprezentują nie incelosferę, ale manosferę, tak? Fanów men going their own way. I jakby wydaje mi się, że strasznym wyzwaniem i strasznym problemem w rozmawianiu na temat problemów mężczyzn jest to, że bardzo ciężko jest zdrowo o nich porozmawiać. To znaczy za dużo bólu, który faceci faktycznie doświadczają, skleja się z naukowymi wyjaśnieniami, które wcale nie są naukowe, bo właśnie obracają się wokół jakichś wyobrażeń typu rynek matrymonialny i strategii rozpłodowych, których każda płeć ma 500. I
jak widzisz w ogóle możliwość rozmawiania o tym bez ubrudzenia się na każdym kroku? Znaczy, ja już się chyba dawno ubrudziłam, przynajmniej w oczach wielu osób, ale to, co powiedziałeś, akurat pojęcie rynek matrymonialny, rynek seksualny jest, moim zdaniem, te pojęcia są przydatne do analizy tego zjawiska i my też w książce używamy tych pojęć, rynek seksualny, rynek matrymonialny. Natomiast różne inne teorie do tego dorobione, to już trochę inna sprawa. Ale nie uważasz, że to jest bardzo upupiające, kiedy mówisz o tym w perspektywie rynku, szczególnie wobec dominujących narracji wolnorynkowych w ogóle i jakby tłumaczenia naszej relacji związkowości na właśnie te narracje czysto wolnorynkowe? To znaczy, tak jak mówię, to jest moim zdaniem przydatne do analizy zjawiska bardziej niż ja bym tego nie używała w jakimś takiej mowie potocznej, ale jak prowadzimy analizę tego, co rzeczywiście dzieje się na tym polu datingowym i relacji romantycznych, relacji seksualnych, to rzeczywiście łatwiej jest to analizować i wyciągać jakieś wnioski, kiedy traktujemy to jak jakiś właśnie jeden wspólny rynek. No, tak naprawdę nie wiem, jakie. Wiem, że ContraPoints, która robiła o incelach odcinek, bardzo fajny, to w ogóle ten odcinek to była w dużej mierze nasza inspiracja do tego, żeby się zająć tym tematem. To ona też używała tam pojęcia rynek seksualny jako po prostu przydatnego do analizy, a niekoniecznie czy to jest słuszne, czy fajnie brzmi. No. Ale czekaj, bo coś zapytałeś, jak się nie pobrudzić. Aha, o tej męskości. Ja w ogóle polecam na maksa, nie wiem, czy czytałeś książkę, która została niedawno przetłumaczona na polski, krytyka polityczna ją wydała, Bell Hooks, o mężczyznach. Nie czytałem jeszcze, ale mam ją... Totalnie musisz przeczytać. To jest książka, ja w ogóle zanim przeczytałam tą książkę, czyli no niedawno dosyć, to miałam gdzieś z tyłu głowy takie trochę wątpliwości, czy te feministki, które tam mnie krytykują i hejtują za to, że się zajęłam incelami, że może one mają rację. W sumie z jednej strony to wszystkie osoby ze środowiska feministycznego, które ja jakoś cenię, ich opinie i liczę się z ich zdaniem, totalnie zrozumiały, o co nam chodzi, totalnie poparły od początku. To nie było tak... Mam wrażenie, że w incelosferze polskiej poszła taka narracja, że feministki masowo jakoś nas zaatakowały za to, że chcemy jakby traktować inceli jak ludzi, mówić o nich jako ludziach, w sensie nie dehumanizować ich i na przykład na Wykopie dosyć była taka narracja, że no zobaczcie, jak feministki nienawidzą tam mężczyzn, inceli to by w ogóle chciały wysłać do obozów śmierci i tak dalej. A to jest totalna nieprawda. To znaczy te osoby, które nas jakoś hejtowały, to była zupełna mniejszość, tylko zazwyczaj jest tak, że mniejszość hejtująca jest bardziej głośna i bardziej widoczna. Ale ogólnie jeżeli chodzi o stosunek reakcji, to ja się naprawdę non-stop spotykam z reakcjami super pozytywnymi. Ze strony feministek. Kilka dni temu spotkałam Ewę Wanat po spotkaniu autorskim i nowej książki w barze Studio i przez kilka godzin rozmawiałyśmy o incelach i o tym, jaki to jest w ogóle istotny temat. I okazało się, że też totalnie czuję i też czuję ten brak takiej narracji. Więc wydaje mi się, że jest taka potrzeba ogólnie w środowisku, że jest mnóstwo osób w środowisku feministycznym, które są zmęczone taką właśnie antagonizującą narracją. Przy czym zaznaczam, że nie mam tutaj na myśli, mówiąc antagonizująca, nie mam na myśli na przykład mówienia, że większość sprawców przemocy fizycznej to mężczyźni. To są fakty, tak? Tu chodzi mi po prostu bardziej o takie podkreślanie jakichś różnic. Ostatnio się wśród tak zwanych radykalnych feministek, ja wolę nazywać transfobicznymi feministkami czy pseudofeministkami, jest popularna narracja, która jest trochę takim odbiciem red pillu, tylko w drugą stronę. Taka bardzo neuroseksistowa. Ale tak, to mówisz o ruchu separatystycznym, czy o... Chyba tak też się nazywają.
separatystyczne, no możliwe. No ratfemki, tak zwane terfki. Tam ostatnio kwitnie jakiś koszmarny neuroseksizm, czyli taki seksizm, u którego podstaw jest podkreślanie jakichś różnic biologicznych, rzekomych w mózgach. Tak, tak, naprawdę. To, co jest zupełnie jakby nienaukowe, obalone dawno temu. To znaczy, różnice w naszych mózgach są bardzo niewielkie. Większe różnice są pomiędzy kobietami i pomiędzy mężczyznami wewnątrz grupy niż między mężczyznami a kobietami, więc to są jakieś bzdury i one stosują te narracje redpilowcy z tego wyciągają wnioski, że mężczyźni są jakoś lepsi, wrażliwsi naturalnie i tak dalej. Tylko nie praktykują tego, bo akurat pogoda im nie sprzyja, no ja wiem. No. A z kolei właśnie te terfki czy ratfemki odwrotnie, że to kobiety są naturalnie bardziej wrażliwe, opiekuńcze, one forsują jakąś bzdurną zupełnie narrację o tym, że kobiety są lepszymi rodzicami, bo wiesz, o co chodzi. Tak, tak że to rodzicielstwo, macierzyństwo sprawia, że one są jakieś bardziej empatyczne, opiekuńcze, mniej egoistyczne i wiesz tak dalej, co? I tak dalej. Znaczy, ja ci powiem w ten sposób. Ponieważ tak jak powiedziałem, mnie się dostało za to, że mam bardzo krótki ląd i jakby jednej prowokacji na Twitterze nie wytrzymałem i mnie szlak trafił. Natomiast dostało mi się za to, że powiedziałem, że dla mężczyzn w feminizmie jest miejsce. I że jest jedno ważne ale, to znaczy, że to mężczyźni są odpowiedzialni za wciąganie innych mężczyzn w feminizm, bo to nie może być praca kobiet, tak? Bo wiesz, rozmawiam z... Ja bym powiedziała, nie powiedziałabym, że nie może. To znaczy myślę, że nie można wymagać od kobiet, żeby to była ich praca. Ale o to mi chodzi, o to mi chodzi dokładnie. Nie, to nie jest tak, że wam nie wolno czy coś, bo ja jestem bardzo daleki od takich stwierdzeń. Chodzi mi po prostu o to, że wiesz, ja widzę ciebie i Herzyk, ruszające takie tematy. Widzę Maję Staśko, która zbiera na Fortior i mówię, okej, gdzie w tym wszystkim są faceci, którzy się zaopiekują sobą nawzajem, tak? Bo niestety póki co ja jestem zawiedziony na przykład takimi ruchami jak Grupa Performatywna Chłopaki, gdzie... grupą zawiedzionym? Dlatego, że rozmawiałem z ich człowiekiem, z ich przedstawicielem, który jest chyba najbardziej aktywny na social mediach, który rozmawiał ze mną i ja zauważyłem, znaczy i to, co on mówił, wskazywało na dwie rzeczy. Znaczy, że oni są przede wszystkim bardzo skupieni na kultywowaniu swojego kręgu i niczym poza tym, że tak naprawdę ich zdolność wyjścia poza ten krąg jest bardzo ograniczona, ale także chęć jest bardzo ograniczona. To znaczy, że oni mogą produkować bardzo dużo narracji wokół tego, jak to fajnie im się udało robić rzeczy, ale to, co oni oferują kolejnym facetom, jest mimo wszystko na tyle ograniczone, że może prowadzić do szkody, nie? Do tego, że wiesz, ich się oskarża raz za razem na przykład o to, że pozwalają u siebie na zamkniętej grupie na bardzo przemocowe i szowinistyczne narracje w myśl tego, że nikogo nie oceniamy. Także rozumiem, jak facet opowiada, że miał złe myśli albo że zrobił coś złego i jemu jest wstyd i tak dalej. Nie? I okej, tylko że im większa ta grupa się staje, tym mniej akceptacji dla takich narracji może być, bo czym innym jest krąg, w którym faceci mają jakąś znajomość i potrafią się z tego zraz rozliczyć, w sensie porozmawiać o tym w sposób empatyczny i zrozumiały, a dwa, tym mniej wpuszczamy osób, które są faktycznie przemocowe i szukają tylko wymówki. A ich działalność na przykład bardzo mnie skłania ku temu, że, znaczy ku przekonaniu, że oni stworzą grupę mężczyzn, którzy będą bardzo przekonani o tym, że oni się oświecają i reformują, a tak naprawdę dużo rzeczy, które z nimi jest nie tak, po prostu przykryją, nie? Zamiast... No może.
pleczyć. Może masz rację. Nie wiem, ja nie byłam w ich zamkniętej grupie nigdy. Słyszałam o tych kontrowersjach co do tego, co się tam dzieje. Znaczy ja ogólnie uważam, że nawet mężczyźni, którzy mają na koncie przemoc, czy mają takie tendencje, które niekoniecznie realizują, że dla nich też powinno być takie miejsce, żeby oni nad tym pracowali, żeby się nie właśnie nie szli dalej w to, tak? A jakaś frustracja, właśnie tam poczucie odrzucenia, brak jakichś relacji ludzi, z którymi można te swoje przekonania różne zderzyć, no to tylko pogarsza sprawę, więc no nie wiem, czy akurat no, grupa na Facebooku powinna być takim miejscem, gdzie się pozwala na takie teksty, ale już na przykład, jeżeli chodzi o te kręgi, gdzie się spotykają rzeczywiście twarzą w twarz i wiem, że tam są też mężczyźni, którzy przyznają, że stosowali w przeszłości przemoc wobec swoich partnerek, jak najbardziej uważam, że takie osoby nie powinny być z tej grupy wykluczane, jak najbardziej powinny, nie chodzi o to, żeby powiedzieć, sej stary, super, jakby nie ma problemu, tylko żeby się zastanowić, dlaczego tak robiłeś. I z czego to wynikało i jak możesz nad tym pracować. Więc... Nie, no jasne, ale wiesz, no ludzie mają rozmaite problemy. Jak patrzę na przykład na grupy anonimowych alkoholików czy narkomanów, no to oni rozumieją, że nie załatwią swoich problemów, nie będą monitorować swoich problemów, rozmawiając na Facebooku, tak? To wymaga czy z internetowych spotkań, czy na żywo spotkań, ale wymaga bycia zaangażowanym w ten temat i poświęcenia swojego czasu i uwagi. A jeżeli pozwala się kultywować takie rozmowy, to znaczy istnieje bardzo cienka granica między opisywaniem swoich grzechów i nic z tym nie robieniem, a przychodzeniem ze skruchą. W internecie ona jest dla mnie trudna. Na przykład oni też bardzo, bardzo próbują normalizować terapię wśród mężczyzn, korzystanie w ogóle z opieki psychiatrycznej, psychologicznej, co już jest jakimś takim no, ważnym krokiem, tak? No ja widzę jakoś ich pozytywny wpływ na przykład choćby na serwerze incelskim, na którym jesteśmy z Herzyk. No to tam są osoby, które na które dobry wpływ po prostu ma to, co czytają u chłopaków, bo czują się zauważeni, czują, że ich problemy, i nie mówię tutaj koniecznie o braku seksu, o wielu innych problemach, że są jakoś zauważone i też to, że oni jednak chłopaki, w ogóle grupa performatywna chłopaki, co jest super, oni są tak naprawdę kontynuatorami pierwszymi takimi jakoś tam widocznymi, zrzeszonymi, chociaż nieformalnie, taką grupą w Polsce, która jest kontynuacją pierwotnego ruchu wyzwolenia mężczyzn, który zaczął się... Nie chcę tu czegoś powalić, czy to były lata... Bo to Herzyk jest od teorii, ja jestem od ludzi. Latach 60. czy 70. już nie pamiętam, bo ten ruch pierwotnie on był kompatybilny z feminizmem i cele tego ruchu były jakby spójne z tym, do czego dążyły feministki. On się w ogóle zaczął po tym, jak Farrell taki właśnie wtedy... dokładnie cię o Farrella chciałem pytać, no. Tak, który zaczął jako działacz feministyczny. Na rzecz praw kobiet, już nie wiem, czy on się feministą nazywał, nie pamiętam. On został poproszony o to, żeby stworzyć przy Światowej Organizacji Kobiet taką odnogę dla mężczyzn. I on tam robił naprawdę świetne rzeczy. Między innymi organizował takie wydarzenia, na których próbował uzmysłowić mężczyznom, jak to jest być jakie problemy mają kobiety. Na przykład kazał im się, na przykład, że idzie mężczyzna, a wszystkie tam kobiety, mężczyźni wokół niego gwiżdżą i jakby komentują jakby seksistowskie jakieś komentarze i tak dalej. Albo kobietom, już nie pamiętam dokładnie, na przykład mówią, że nie wiem, jesteś ciotą, czy jesteś niemęski i tak dalej. No czy konkursy piękności mężczyzn, tak? No, dużo tak, tego było. Tak. Natomiast z Farrellem to jest smutna historia, bo on w końcu uznał, że jednak no nie, ten feminizm to bez sensu, jednak to mężczyźni są bardziej prześladowani i to się stało, mam nadzieję, że nie pomylę, wtedy kiedy były kontrowersje wokół opieki nad dziećmi po rozwodzie.
Kiedy Światowa Organizacja Kobiet nie poparła tego postulatu równej opieki, tak? Tak mi się wydaje, ale mówię nie, trochę, że kieruję teorią. Tak, mniej więcej to rozumiem, więc tak. Tak, to jakoś skłóciło go z tym ruchem i on rzeczywiście poszedł w taki został odrzucony stamtąd i poszedł w taki syndrom oblężonej twierdzy i zupełnie w drugą stronę, zaczął twierdzić, że no tak, no dobrze, no rzeczywiście mężczyźni mają prawie całą władzę na świecie, jeżeli chodzi tam o politykę i tak dalej, ale kobiety mają władzę, bo mają flirt i krótką spódniczkę i dlatego rządzą, tak. Co jest zresztą bardzo powszechną do dzisiaj narracją w manosferze. Mhm. Zresztą to są właśnie takie dwa oblicza tego, czym... No manosfera to jest właśnie kontynuacja tego skrętu Farela w tę stronę, tak? A grupa performatywna Chłopaki wraca do korzeni tego ruchu wyzwolenia mężczyzn i pokazuje, że interesy mężczyzn, większości mężczyzn, bo niekoniecznie tych mężczyzn u władzy, którzy rzeczywiście korzystają najbardziej z patriarchatu, że te cele, interesy są wspólne z kobietami. Mhm. Znaczy wiesz, ja ci powiem tak, moja perspektywa na to, co słyszę o w ogóle także ze strony właśnie manosfery, MGTOW i tak dalej, to jest powtarzanie w kółko kilku tych samych rzeczy, które są powtarzane w bardzo taki religijny wręcz sposób, powtarzane są jak mantra i jakby nawet jeżeli już 5 razy na nie odpowiesz, to oni tak zawsze zawracają do tych samych punktów i tego. Niestety Mit męskiej potęgi Farela jest książką, na którą wciąż się wiele osób powołuje, jako nie wiadomo jaką wykładnię, mimo że tak naprawdę Farel niekoniecznie powinien być autorytetem w tej kwestii, tak? To jest niestety bardzo częsty przykład, że jakiś człowiek z Ameryki napisał książkę i w związku z tym on jest Bogiem, tak? Jak Peterson. Jak Peterson, tak. Właśnie to też tego. No ale wiesz... Ja mam taką, bo ty zajmujesz się troszeczkę innymi rzeczami, jak rozumiem, w życiu. Jesteś z jednej strony między właśnie kontaktem, jak rozumiem, cały czas ze społecznością inceli, tak jak Herzyk, a z drugiej strony pracujesz w Centrum Praw Kobiet, tak? Więc tak. Jakby stawiam, że nie doświadczasz dużej części tego YouTube'owego pierdololo, które jest produkowane na ten temat. Trochę doświadczam. Wiem, kim jest Roman W. na przykład. A wiesz, kim jest z zawodu? O, nie wiem, nie, to nie polec... wiem. Nie... Ze względu na to, kim jest z zawodu, nie powiem ci publicznie, kim jest z zawodu, ale mogę ci później napisać. I myślę, że po prostu szczękę znajdziesz w piwnicy. O kurde, dobra. Mam nadzieję, że nie psychologiem, ani psychiatrą. Mówię, zostańmy przy tym. Ani seksologiem, tym gorzej. Ale no, taki Roman W., on mnie w ogóle zapraszał do swojego programu. Maję Staśko też zapraszał, z tego co wiem. Mhm. Ale no, nie, takim ludziom rzeczywiście nie chcemy dawać platformy, bo o ile... Dlaczego jakby bardziej się pochylamy w cudzysłowie nad incelami, ale niekoniecznie chcemy rozmawiać z Romanem Warszawskim. Ci incele, z którymi my rozmawiamy, to są w większości osoby rzeczywiście, przepraszam, skrzywdzone, na różne sposoby wykluczone, które mają rzeczywiście mnóstwo ciężkich doświadczeń. Ja w ogóle sama mówię im, że feminizm to nie jest, nie oznacza wiary w to, teorii, że wszyscy mężczyźni są uprzywilejowani bardziej niż wszystkie kobiety. Mm-hmm. Nie, zupełnie nie. Mm-hmm. Oczywiście, że są mężczyźni, którzy są dużo mniej uprzywilejowani niż większość kobiet. Że są dużo bardziej wykluczeni niż większość kobiet ze względu na różne czynniki, bo to jest właśnie... Wcześniej pytałeś tak ogólnie o mój feminizm, na co chyba nie odpowiedziałam. Ja wychodzę z tej tak zwanej intersekcjonalnej perspektywy. Ja podobnie. Czyli,
Czyli ta tradycja bell hooks właśnie, mojej tak naprawdę dzięki której zostałam feministką, która twierdziła zawsze, że jest wiele źródeł wykluczenia i płeć nie jest tym najważniejszym, tak? Jest rasa, klasa, płeć, orientacja seksualna, dużo innych pomniejszych miejsc zamieszkania, jest wykluczenie komunikacyjne, jest wykluczenie związane z na przykład z zaburzeniami, problemami w relacjach społecznych, itd., itd. I rzeczywiście większość tych inceli przegrywów, z którymi my rozmawiałyśmy, no to nie są osoby jakoś uprzywilejowane specjalnie. Jest tam wiele osób, które doświadczyło przemocy, jak nie ze strony ojca zazwyczaj, albo w szkole. To jest bardzo też tam powszechne doświadczenie. Tutaj warto zaznaczyć, że w ogóle chłopcy dużo częściej doświadczają fizycznej przemocy rówieśniczej niż dziewczyny, nie? Co jest takim bardzo, myślę, ustawiającym na życie doświadczeniem. I to jest taka kwestia, która mnie najbardziej wkurza, takie ignorowanie przemocy wobec mężczyzn przez to, że głównie jej sprawcami też są mężczyźni. Jakby to jest często argument, który ja słyszałam, jak mówiłam, że słuchajcie, ktoś pisał na przykład, że to głównie kobiety są ofiarami przemocy. Ja mówiłam, nie, to głównie mężczyźni są ofiarami przemocy. To jest dokładnie ta sama rozmowa, co w przypadku rasizmu tak naprawdę, bo kiedy mówi się o tym, że czarni mężczyźni zabijają najwięcej czarnych mężczyzn, to jest trochę w drugą stronę używany ten argument, ale działa de facto, to dzieje się dokładnie to samo. To znaczy, mówi się, czarni mężczyźni są odpowiedzialni za najwięcej przemocy wobec czarnych... To nie ma problemu. Sama rasa, to nie ma problemu. Okej, ale biali mężczyźni zabijają najwięcej białych mężczyzn, więc o czym rozmawiamy, nie? I tak samo tutaj jakby w zależności od tego, na co patrzymy dokładnie, to te statystyki można pięknie dobrać sobie. Pięknie, żeby wybrać kawałeczek, który nam akurat pasuje i działa. To znaczy rzeczywiście, jeżeli chodzi o przemoc seksualną, to rzeczywiście tutaj ofiarami w większej mierze są kobiety. Mhm. Mężczyźni są w zdecydowanej większości sprawcami, ale jeżeli chodzi już o przemoc fizyczną w ogóle, to głównymi ofiarami są mężczyźni. I ten argument, no, to twierdzenie jest często zbywane tym, że ale to, ze strony innych mężczyzn. Jakby to, że ofiara i sprawca są tej samej płci, sprawiało, że to w sumie nie jest problem, bo chłopcy tak mają, faceci tak mają, to jest jakaś część ich, nie wiem... Ale wiesz, ale nie, troszeczkę natury. W podobny sposób tego argumentu używa się przeciwko osobom transpłciowym też, bo kiedy znajdzie się jedna na milion osób transpłciowych albo twierdzących, że są transpłciowe, bo to nawet niestety jest częstszy chyba problem, które trafią do więzienia dla kobiet i zgwałcą kobiety, to nagle się okazuje, że nigdy wcześniej nie doszło do gwałtu w kobiecym więzieniu, dopóki ta jedna transpłciowa kobieta tam nie trafiła. Tutaj mamy do czynienia z tą samą formą jakby takiego bardzo wykluczającego, bardzo ograniczonego myślenia. No jasne. No tak jest akurat tak samo jak, nie wiem, osoba pochodzenia arabskiego popełni jakieś przestępstwo. Tak, jak najbardziej, nie? To jest tak. Mów. Ale w ogóle wracając jeszcze do bell hooks, do tego, bo powiedziałam ci o tej książce, co została przetłumaczona na polski, to jest książka o mężczyznach stricte. Ona się nazywa Gotowi na zmianę, o mężczyznach, miłości i coś tam jeszcze, nie pamiętam. I ona tam... bo mówiłam wcześniej, że miałam wątpliwości co do tego, czy te feministki, które mnie krytykują, nie mają jednak gdzieś tam racji. Jak właśnie przeczytałam tę książkę, to miałam takie nie, jednak się nie mylę, jednak chyba to moje podejście, jeżeli moja największa idolka feministyczna pisze to samo, co ja myślę już od dłuższego czasu, no to jest dobra droga i to mnie bardzo uspokoiło. Ona tam nawet mocniejsze powiedziałabym te zestawia niż my. Ona tam pisze między innymi o tym, że największym błędem feminizmu do tej pory było
zupełne zignorowanie problemów mężczyzn i takie twierdzenie, że no, feminizm się nie zajmuje, my jesteśmy feministkami, nie zajmujemy się facetami. I ona właśnie tam pisze, że kurde, w tym samym czasie zwolennicy patriarchatu zajmowali się tymi mężczyznami. I tak. Jakby i dla kobiet, i dla mężczyzn to jest bardzo źle. I nie powinnyśmy tego pola zostawiać. I nikt tutaj nie mówi, że teraz kobiety mają po prostu porzucić walkę o swoje prawa i zająć się mężczyznami, bo tak jak powiedziałeś, fajnie, żeby to jednak faceci robili też. Ale ja zaczynając pisać o tym temacie, miałam jakieś takie poczucie, że jednak chyba muszą zacząć kobiety. To znaczy, że jeżeli mężczyzna by napisał coś takiego, jak ja pisałam właśnie, mam na myśli te początkowe moje teksty, i ten scherzyk o incelach, to zostałby dużo bardziej zhejtowany, skreślony, że w ogóle cancelled jako mizogin, walczący o swoje przywileje i tak dalej, i tak dalej. Tak, dokładnie. Więc ja miałam wtedy poczucie, że jednak dobrze będzie, jeżeli te dyskusje otworzą kobiety. I wkurzało mnie strasznie to, że niektóre feministki i ich tam mężczyźni też, którzy są trochę pick me boys, tylko ja użyłam tego sformułowania, ale muszę zacząć się popularyzować, bo to jest całkiem spora grupa, którzy zrobią wszystko, żeby się tym feministkom po prostu przypodobać. Pisali na przykład, że znowu kobieta musi odwalać robotę za facetów, że dlaczego... Albo nazywali mnie pick me girl, że ja się teraz zajmuję problemami facetów, żeby im się przypodobać, nie? Co jest w ogóle jakieś totalnie seksistowskim założeniem, że ja wykonuję swoją pracę po to, żeby się przypodobać jakimś kolesiom. I też takie twierdzenie, że ja muszę to robić, a powinni to robić mężczyźni. Nie, kurczę, ja chcę to robić, bo mnie to interesuje i uważam, że to jest ważne. Przez wiele lat zajmowałam się właściwie wyłącznie problemami kobiet, a teraz mam ochotę zająć się tym. I no tyle. Wiesz, okej, tylko ja tutaj zrobię delikatny pushback, bo chciałem powiedzieć mimo wszystko, że no istnieje ten problem, że tak długo jak głównymi nazwiskami, które słyszymy w związku z działaniem na rzecz przepraszam, z działaniem na rzecz mężczyzn jest działanie też są nazwiska kobiet, no to mamy ten problem, że po pierwsze znaczy, że de facto wszyscy są niezadowoleni, tak? Niezadowolone są te feministki, które uważają, że zdradzasz ich sprawę. Istnieje niestety taka grupa, też uważam, że ona jest mała, natomiast niestety jest wokalna i upierdliwa. Niezadowoleni są faceci, którzy mają kosę z samą ideą feminizmu, bo jakby co się baby wtrącają. Niezadowoleni są jakby... No, nikt tak naprawdę nie znajduje swojego miejsca i ciśnięcie o to, że zobaczcie jakby dlaczego tylko kobiety to robią, jest na pewno głosem takiej frustracji. Na pewno jest poniekąd zabarwione też przez taką chęć troszeczkę, nie wiem, wydaje mi się wyuczoną, taką chęć upokorzenia, nie? Na zasadzie zobacz, kobieta za ciebie robi, nie? Tak, kobiety muszą odwalać po prostu tę robotę, wszystko na naszych głowach. Wiesz co, ale tak naprawdę to ta dyskusja dopiero zaczęła się otwierać. Ja bym trochę poczekała. Myślę, że do mnie w ogóle bardzo dużo mężczyzn po tym, jak ja zaczęłam pisać o incelach, mnóstwo mężczyzn z mojego środowiska, w tym facetów, którzy są bardzo zaangażowani w działalność feministyczną i naprawdę dużo, między innymi prawnik, który w ogóle zjadł po prostu sobie zęby na wspieraniu ofiar gwałtów i po prostu bardzo, bardzo dużo pracy wkłada w sprawę feministyczną. Pisały do mnie te osoby często, że
czekały bardzo, aż ktoś to powie, bo nawet jeżeli nie są incelami, część poniekąd jest, część nie, ale znalazły w tym jakieś swoje doświadczenia i już od dawna, przynajmniej częściowo, i już od dawna po prostu jakby próbowali to jakoś wyrazić, ale za każdym razem albo nie mieli w ogóle odwagi, bo bali się właśnie, że zostaną zaatakowani jako obrońcy patriarchatu i że no my się tu zajmujemy ważnymi rzeczami, czyli prawami kobiet, a ty tam po prostu upominasz się o jakichś uprzywilejowanych facetów, którzy w ogóle z samej definicji bycia facetami są super uprzywilejowani, nawet jak są biedni ze wsi, byli po prostu, ojciec się nad nimi znęcał i po prostu wiesz, mają problemy psychiczne i są na ręce i tak dalej, no ale są super uprzywilejowani. I nie należy się o nich upominać. I albo były osoby, które próbowały jednak się odzywać w tej bardziej lewicowej bańce i rzeczywiście były totalnie atakowane, więc to się sprawdzało. Więc no, to się dopiero zaczęło. Mam nadzieję, że ta książka Bell Hooks, ja bym chciała, żeby w ogóle każdy ją przeczytał, bo zwłaszcza osoby, które myślą, że feminizm to jest nienawiść do mężczyzn, czy walka o przywileje kobiet i jakieś wykluczenie mężczyzn, bo to jest książka, dla mnie to jest książka, która pokazuje feminizm taki, jaki on powinien być. A Bell Hooks, to trzeba zaznaczyć, to jest olbrzymi autorytet, jedna z największych w ogóle w historii teoretyczek feminizmu, więc to jest osoba, która jakby naprawdę buduje tę narrację feministyczną w dużej mierze. No ale ta książka dopiero została przetłumaczona na polski, my dopiero zaczęłyśmy działać, grupa performatywna Chłopaki też jest dosyć świeża. Więc ja bym trochę poczekała, te zmiany się nie dzieją tak szybko. Nie możemy, myślę, oczekiwać, że to się zadzieje tak, nie? Znaczy, ja w ogóle, ja będę chciał jeszcze zawrócić do pana Romana Warszawskiego, bo... No powiedziałeś nazwisko, a ja nie chciałam go, wiesz, żeby po prostu okay. Nie robić... Przepraszam. Nie, chciałem do niego wrócić, dlatego że ja z nim rozmawiałem dwukrotnie. Jedna osoba zwróciła mi w bardzo kulturalny sposób, i Boże, jak bardzo cenię ten kulturalny sposób, uwagę, że platformowanie tego człowieka jest nie okej. Jakby mój argument przebiega w tę stronę, że musimy porozmawiać o tym, od kiedy zaczyna się platformowanie i jaka relacja na przykład popularności jest tego, ale to jest osobna rzecz. Ale ja mam takie poczucie, że... Znaczy, rozmawiałem z nim dwukrotnie. Rozmawiałem z nim na dwa różne sposoby, przyjmując jakby zupełnie dwie różne strategie. A za pierwszym razem siedziałem, rozmawiałem i śmiałem się z głupot, które on mówił. Po prostu. Jakby po prostu zadawałem pytania na zasadzie... Tak? Tak? Poważnie? Tak? Okej, nie? Cieszę się, że z tobą wszystko w porządku. Za drugim razem rozmawiałem z nim w troszeczkę inny sposób, to znaczy rozmawiałem z nim na zasadzie, ja wiem, że on produkuje dużo na przykład chamskich, transfobicznych haseł i to, co mogę powiedzieć, to doceniłem, że jak mu powiedziałem, żeby tego nie robił, to przynajmniej w rozmowie ze mną tego nie robił. To nie znaczy, że on na co dzień tego nie robi. Łaskawy pan. Nie, wiesz, jakby słuchaj, no jest to jakaś tam doza szacunku, nie? No jakby tego. Za pierwszym razem bardzo docisnął, za drugim razem spuścił z tonu i to jakby było przynajmniej o tyle fajne, że ja martwię się o moją społeczność, martwię się o moją widownię i ja nie chcę, żeby oni takich rzeczy słuchali i tego. Natomiast w drugiej rozmowie, ponieważ ona była bardziej kulturalna, to w tej rozmowie też dostałem dużo zarzutów, że rozmawiając z nim bardziej kulturalnie, a nie wykłócając się z nim, de facto go platformuję. I tylko popieram jego narrację. Mam z tym bardzo duży problem. Jestem bardzo ciekaw właśnie twojego spojrzenia, bo być może należy mi się krytyka, to absolutnie nie twierdzę, że nie. Nie będę cię krytykować, ale... bo ja też nie mam jakiegoś takiego super, stuprocentowo twardego zdania. Ale poczekaj, bo chciałem dokończyć tylko myśl. Ale mam poczucie, że to jest bardzo, bardzo mocno, szczególnie w przypadku mężczyzny, który mówi hej,
incele, osoby, które czują, że są dyskryminowane, wy wszyscy faceci, którzy czujecie, że jesteście w złym miejscu, musicie mieć świadomość, że na lewicy też są ludzie, którzy są po waszej stronie i też są faceci, którzy są po waszej stronie. Faceci, którzy tak, nie są tak samo, tak jak ty powiedziałaś, pick me gajami, którzy tylko robią za szczekaczki powtarzające jakby, że feminizm to 100% kobiety i nikt więcej. I ja wyszedłem z założenia, że ta rozmowa jakby jest o tyle potrzebna, że warto poruszyć właśnie kwestię tego, że hej, my istniejemy, ci faceci, którzy są tego, i my wyciągamy do was rękę. I w pełni rozumiem, dlaczego na przykład kobiety nie chcą jemu udzielać swojej atencji z tego. Uważam, że to jest w 100% uzasadnione, ale jednocześnie mam taką pozycję, że jeżeli ktoś z lewej strony ma z nim rozmawiać, to powinien to być facet, który oferuje alternatywę dla tych narracji MGTOW. I starałem się to zrobić. Jaki jest efekt? To tylko moi widzowie i tylko osoby trzecie są w stanie ocenić. Ja nie oglądałam, na pewno nadrobię. Wiesz co, no ja, tak jak mówię, nie mam tutaj jakiegoś takiego super twardego zdania. Ja odmówiłam udziału w jego programie, uznając właśnie, że nie chcę go legitymizować i tutaj bym chciała zaznaczyć te różnice, dlaczego daję, powiedzmy, platformę osobom, które są bohaterami mojej książki, czyli incelom, przygrywom tak zwanym. Fajnie by było też zaznaczyć te różnice w którymś momencie, bo tak mówię, jakby to były synonimy trochę. Ale te osoby, z którymi właśnie ja rozmawiałam do książki, to są rzeczywiście osoby, które nawet jeżeli mają te mizoginistyczne poglądy, czego ja absolutnie nie usprawiedliwiam, to są osoby, u których rzeczywiście to wynika często no, w dużej mierze z seksistowskiej kultury oczywiście, ale też z osobistej frustracji, z osobistego poczucia wykluczenia, z tego, że wkurza ich to, że feminizm głosi, że mężczyźni ogólnie są uprzywilejowani, kiedy oni się nie czują uprzywilejowani, no bo są pod wieloma względami wykluczeni i wiesz, jak oglądają te warszawskie feministki, aktywistki, działaczki, które są dużo bardziej ogólnie tak summa summarum uprzywilejowane od nich, a oni są po prostu, wiesz, muszą zapieprzać na gospodarstwie, na wsi swoich rodziców i nie było ich stać, żeby pójść na studia i tak dalej, i tak dalej. To, znaczy ja chciałam zrozumieć bardzo, skąd to u nich wynika. I rzeczywiście, no myślę, że w dużej mierze właśnie z tej frustracji i wykluczenia, cierpienia, często też realnego poczucia, że ich problemy w ogóle są niezauważone, że oni są niezauważeni. I tutaj była dla mnie duża przestrzeń właśnie do rozmowy. Natomiast Roman Warszawski jest osobą, która jest uprzywilejowana autentycznie, właściwie na każdym polu. Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak. Tak, podejrzewam, że jest to też osoba przy kasie, jeżeli chodzi o uprzywilejowane ekonomicznie, ale no jest to biały, heteroseksualny mężczyzna, który jest w kanonie jakoś tam, I guess. Wiesz co, to jest mężczyzna, który wykonał... Wiesz co, ja myślę, że tutaj akurat o nim warto powiedzieć jedną rzecz. To jest mężczyzna, który wykonał nad sobą pracę, bo wykonał, to wiem, że wykonał, i to go doprowadziło do przekonania, które bardzo często występuje u mężczyzn. To znaczy, że jeżeli ja wykonałem jakąś pracę, to teraz jestem jednostką oświeconą, która poprowadzi inne tego. I... Tak. Tylko no, to, na czym on się opiera, głosząc swoje teorie różne, to jest tak zwany Instytut Chłopskiego Rozumu, niestety. A nie jakaś rzeczywiście rzetelna wiedza naukowa. Więc to są po prostu straszne szuryzmy, co on głosi, ale to, dlaczego właśnie ja nie miałam ochoty na rozmowę z nim, to jest to, że on jednocześnie jest mizoginem, a jednocześnie jest bardzo uprzywilejowaną pod wszystkimi względami osobą, nie? Że łatwiej mi empatyzować z kimś, kto jest mizoginem, ale jednocześnie jest dużo bardziej ogólnie pokrzywdzony w życiu, tak, ode mnie. No, niż z kimś tak, ale nie wykluczam też, chociaż teraz to już wątpię, że nas zaprosi po tym, jak go krytykowałyśmy publicznie, ale no nie wykluczam, że jednak jakby to było na żywo, to się może zgodzimy w przyszłości, nie wiem jeszcze. Ja myślę, że to jest bardzo trudny temat, ja myślę, że wasza pozycja jest słuszna. Ja sam mam bardzo dużo wątpliwości, szczególnie co do mojej drugiej rozmowy, natomiast druga rozmowa odbywała się na temat właśnie tego opracowania, które ci mówiłem, dotyczącego radykalizacji
inceli, tego, którzy są przemocowi, którzy nie są i tak dalej. Tam w ogóle bardzo ciekawa rzecz wychodziła, że jest jedna grupa inceli, która po prostu ma problemy relacyjne bardzo często i nazywa się incelami także właśnie z tego względu. Bardzo często jest w ogóle nieskłonna do przemocy, a najczęściej najwięcej stygmatyzacji doświadcza ze względu na to, że się nazywają incelami w ogóle. A druga, która jakby jest bardziej skłonna do radykalizacji, to jest grupa, która doświadczyła przemocy w młodości i tą przemoc jakby ubiera w bardziej agresywne narracje, tak? Które dzisiaj kultywuje. No i właśnie z tego względu chciałem się też ciebie zapytać, bo ty powiedziałeś, że mówiłaś o przemocy na przykład ojców przeciwko synom, wobec synów. Czy w ogóle jest jakiś sposób, żeby rozpoznać w tym środowisku facetów, którzy naprawdę są skłonni do radykalizacji, a facetów, którzy albo myślą, że to tylko żart, albo powtarzają te rzeczy dlatego, żeby poczuć się lepiej? No wydaje mi się, że my, jeżeli chodzi o osoby, z którymi rozmawiałyśmy do książki, to jesteśmy dość pewne. Wydaje nam się obydwu, że z dużą dozą prawdopodobieństwa jesteśmy w stanie określić. Tam rzeczywiście jest te osoby, które powiedziałabym najbardziej, że mogłyby być skłonne do przemocy. To są osoby rzeczywiście, które doświadczyły wcześniej. Znaczy to też nie jest jakaś, no, żadne nowum, oczywiście, że ofiara często staje się sprawcą i tutaj tym bardziej uważam, że powinnyśmy aktywnie walczyć z przemocą mężczyzn wobec mężczyzn, chłopców wobec chłopców, nawet przede wszystkim, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą przemoc fizyczną, rówieśniczą, to jest bardzo duża różnica, tak? Że chłopcy jednak dużo częściej jej doświadczają. Jeżeli nie będziemy z tym walczyć, bo ta przemoc chłopców wobec chłopców może się później przemienić w przemoc mężczyzn wobec kobiet też. Więc tak naprawdę zajęcie się tym tematem też jest działaniem dla kobiet. Wiesz, jakby chciałem się zapytać o to, o coś, o czym z Herzyk rozmawialiśmy, to znaczy Herzyk powiedziała, że to, co wypisałyście, było odbierane przez ludzi na wykopie, jako że wy nie rozmawiałyście z prawdziwymi incelami, albo wy tego. Jak to, czy możesz mi powiedzieć coś więcej na ten temat? Bo to wydaje mi się jakby... To brzmi troszeczkę tak, jakbyście założyły swojego własnego Discorda, wepchnęły losowych facetów do tej grupy, powiedziały: od dzisiaj wy jesteście incelami, wy jesteście naszą grupą reprezentatywną i my jedziemy z koksem. Czy możesz coś o tym więcej powiedzieć? Tak, ale wydaje mi się, że musimy w ogóle zacząć tutaj od początku. Mhm. Od takich podstaw absolutnych, czyli definicji tego, kim jest incel. Te definicje, jak się okazuje, są różne definicje, my przyjmujemy tę definicję słownikową, najbliższą tej definicji słownikowej, czyli że incel to jest osoba, która pozostaje, ma problem z nawiązywaniem relacji seksualnych, romantycznych. Czekaj, żebym się nie pamiętała, jak to jest mniej więcej sformułowane, że jest częścią internetowej społeczności powszechnie kojarzonej z mizoginią. Mhm. Tam nie jest powiedziane, że incel równa się mizoginii, tylko że jest częścią społeczności, w której mizoginia jest powszechnym zjawiskiem i to jest prawda, tak? Znaczy nie da się za bardzo dyskutować z tym, że incelosfera jest przesiąknięta mizoginią. My uważamy, że niekoniecznie każdy z tych chłopaków, którzy tam trafiają, jest mizoginem, a nawet jeżeli często przejawia jakieś seksistowskie poglądy w jakiejś części, to niekoniecznie to wynika z jakiejś nienawiści, niechęci wobec kobiet, tylko często po prostu braku wiedzy, dezinformacji i tak dalej. Więc to jest ta definicja, natomiast są jeszcze dwie inne, które są nieoficjalne, ale bardzo powszechne. Jedna to jest ta definicja, którą przyjmują osoby krytykujące nas z tej strony feministyczno-lewicowej,
głoszące, że incel równa się mizogin, jakby, że to są synonimy i nawet to jest nieważne, czy on ma rzeczywiście problemy w relacjach z kobietami, tak? Incel to jest po prostu mizogin, który używa tych słów charakterystycznych dla inceli, no bo tam jest cały slang taki z manosfery, nie? Te czady, simpy, kakoldy i to wszystko. Więc to jest jedna, a druga to jest ta właśnie samych osób, które się określają jako incele, że incel to jest każdy mężczyzna pozostający w mimowolnym celibacie. Nieważne, czy jest częścią tej internetowej społeczności, on może nawet nie wiedzieć, że w ogóle istnieje taki termin jak incel. I to jest ta definicja, z którą się powszechnie spotykamy wśród samych osób zainteresowanych. Więc nasza definicja, ta słownikowa, jest, można powiedzieć, takim kompromisem między jednym a drugim. Znaczy ta definicja, którą teraz jako ostatnio przedstawiłaś, jest taka w sumie najbardziej inkluzywna. Tak, znaczy to jest tak naprawdę ta pierwotna definicja, nie? Bo jak ten termin powstawał, no to oznaczał nic więcej mimowolny celibat. Z tym, że wtedy jeszcze na przykład nie było określone, ile ten celibat musi trwać, żeby móc się nazwać incelem. Nie było też powiedziane, że na przykład kobiety czy osoby niebinarne nie mogą być incelami. Obecnie, zwłaszcza chyba w Polsce, bo no my analizowałyśmy głównie to polskie środowisko, więc będę mówić o nim. Raczej się już dosyć powszechnie w samym środowisku przyjmuje tę narrację, że incel musi w ogóle nie mieć żadnych doświadczeń seksualnych. Większość naszych bohaterów książki uważa, że incel musi być prawiczkiem, bo jak nie jest prawiczkiem, a od jakiegoś czasu żyje w tym celibacie, to jest na to określenie failed normie, czyli upadły normik, a nie incel. I wręcz ci chłopcy, czy niektórzy rzeczywiście nie mają absolutnie żadnych doświadczeń z kobietami, ani romantycznych, ani seksualnych, mają 30 lat, nigdy nie byli na randce, nigdy się nie całowali, bo wielu mamy takich bohaterów. Oni mówią często, że no ich wręcz obraża wrzucanie do jednego worka z jakimś facetem, co od paru lat nie uprawiał seksu i po prostu jest przez to strasznie poszkodowany, bo to jest jakby zupełnie inny poziom i frustracji, i też, bo to nie chodzi tylko tutaj o samą taką frustrację jakby seksualną stricte, ale myślę, że też o takie poczucie, że kurczę, że przez całe życie nie znalazła się ani jedna osoba, która zapałałaby jakimś zainteresowaniem, pożądaniem, tak? To myślę, że to jest dużo takie, że wyobrażam sobie, że jako osoba, która jest na spektrum aseksualności, mnie by nie frustrował sam brak seksu, gdybym go do dzisiaj w ogóle nie miała, ale gdyby było tak, że nikt nie wyraził nigdy w ogóle zainteresowania nawet tak mną, to ja myślę, że bym była koszmarnie sfrustrowana, myślę, że mogłabym totalnie nienawidzić mężczyzn i dorabiać do tego jakieś kosmiczne teorie, bo czułabym się po prostu koszmarnie odrzucona, więc na tym poziomie jakoś ja ich tutaj rozumiem. Czekaj, bo ja się, przepraszam, ja mam w ogóle ADHD i strasznie chaotycznie mówię i gubię wątki i tak dalej, z góry za to przepraszam, powinnam sobie notatki robić. Spokojnie, mówiłam o tej pytanie, czekaj, bo muszę te podstawy, przejdźmy dobrze, przez te podstawy, dobrze, dobra? Dobrze. Nam też zarzucano, nie odpowiedziałam na twoje pytanie, to teraz odpowiem na twoje pytanie. O te zarzuty, że nie znalazłyśmy prawdziwych inceli. Tak, to jest super zabawne w ogóle, bo ten serwer, na którym, z którego jest większość naszych bohaterów, nie wszyscy, ale większość, to jest serwer, który oni się nazywają sami elitą spierdolenia. Jezus Maria. Bo to jest serwer takich osób, które zaczynały na wykopie wiele lat temu, niektórzy już 8 na przykład lat temu, jak tak naprawdę w ogóle w Polsce zaczęło coś, termin incel zaczął jakoś funkcjonować i ten tak przegryw na wykopie. Ale właśnie osoby, które zrezygnowały z tej działalności na wykopie przez to, że tam jest dużo osób, które się według nich podszywają pod inceli. Czyli właśnie takich osób, które na przykład mają 17 lat i twierdzą, że są po prostu najgorszymi incelami, przegrywami i że it's over dla nich. Oni takie osoby nazywają podwiekami i jeżeli te osoby nie mają na przykład jakiejś
ewidentnej, nie wiem, deformacji twarzy albo 1,50 m wzrostu, albo jakiejś niepełnosprawności poważnej, to nie są uznawane za takich legitnych inceli, tylko są podwiekami, tak? I większość z tego wyrośnie. Często zresztą na wykopie to widać, że jakieś tam właśnie takie osoby, które tam mają kilkanaście lat, piszą, że no jednak wyszły z przegrywu, tak? Że jednak im się udało wyjść z przegrywu, no to ci nasi rozmówcy tutaj uważają, że oni nie wyszli z żadnego przegrywu, bo oni nigdy w nim nie byli, tak? Oni by po prostu się podszywali tam pod to, a ten serwer właśnie na, to nie jest serwer, który my stworzyłyśmy i ściągnęłyśmy inceli, to jest serwer, który te osoby się znają już od lat i dlatego jakoś poznały się jeszcze wiele lat temu na pierwszych serwerach incelskich, gdzie były też osoby, były akceptowane na tych serwerach najpierw osoby, które gdzieś tam kiedyś uprawiały seks. Ale są, więc na początku to nie było takie restrykcyjne, tak? Że te zasady zaczęły się tak naprawdę, stały się bardziej restrykcyjne z czasem. I przez to, że otwarcie wówczas na tych serwerach każdy mówił o tym, jakie ma doświadczenia albo nie ma, to oni dzięki temu wiedzieli, kto jest kim, kto ma jak. I po prostu. Oni czuli, że nie mogą do końca się utożsamiać i też to nie jest dla nich safe space, żeby na przykład powiedzieć, jestem prawiczkiem, nigdy nie miałem żadnych doświadczeń, nie czują się komfortowo, bezpiecznie z tym, żeby tak otwarcie rozmawiać przy osobach, które no, nie uprawiały seksu od roku i przeżywają dramat w związku z tym. Dlatego te osoby zebrały się po prostu na osobny serwer tylko dla prawiczków. Okej. A więc no, zarzucanie nam, że to nie są prawdziwi incele, czy nie są prawdziwi przegrywi, jest absurdalne, bo jeżeli ktoś rzeczywiście ma nim być, to jest ta grupa. Znaczy bardziej myślę, można nam już zarzucić, że rzeczywiście znalazłyśmy sobie takie najcięższe przypadki. Prędzej z tej strony, bo rzeczywiście mamy tam dużo takich przypadków, które są naprawdę, naprawdę bardzo trudne. Czy wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć? W ogóle odkąd my tam jesteśmy, to została chyba tam jedna osoba przyjęta, bo oni po prostu tak bardzo nie ufają, żeby tam weszli ruchający. W ogóle zasada strefa wolna od ruchania. Okej. I ogólnie to jak jest zasada, że jak ktoś jednak by uprawiał seks z tych osób, to wylatuje od razu. Zresztą była taka sytuacja, odkąd tam jesteśmy. Jednego chłopaka, który udało mu się stracić to tak zwane prawictwo. Mówię to trochę ich językiem, jestem straceniem prawictwa. I został automatycznie wykopany. O dziwo, oni się też przyznają do tego, jeżeli ktoś. Tylko że on. Strasznie to skomplikowane, nie? Ale przynajmniej brzmi uczciwie, no to jakby. Tak, ale oni mają tam taką zasadę na tym serwerze, chociaż on już nie do końca obowiązuje, ale jak my weszłyśmy tam te prawie 2 lata temu, to tam funkcjonowała taka zasada, że ten, który pierwszy zrzuci ciężar prawictwa, zostanie mesjaszem i cała reszta będzie podążać jego krokami i po prostu robić to, co on robił, żeby. Nawet stworzyli taką rangę specjalną Mesjasz na Discordzie, żeby tej osobie ją przyznać. Natomiast tak, jak pierwsza osoba spośród nich, już po wyrzuceniu z serwera z innych powodów, rzeczywiście znalazła dziewczynę. I to już jest taki dosyć ekstremalny przypadek, bo to chłopak, który jest ma poważną niepełnosprawność, nie ma metra wzrostu nawet i jeździ na wózku. I rzeczywiście udało mu się znaleźć dziewczynę. No to tutaj racjonalizacja tego przypadku była taka, że to dlatego, że on jest skurwysynem ze skłonnością do przemocy, a kobiety takich lubią, nie? A rzeczywiście, jakbym miała wskazać najbardziej toksyczną osobę, jaką poznałam w tym środowisku, to mógłby być on. Okej. To też jakby nie pokrywa się z tą narracją, że wystarczy przestać być mizoginem i wtedy jakby wyjdziesz z tego przygrywu, bo ten koleś jest mizoginem i jest też po prostu dosyć toksyczną osobą. Też wiem, że wobec tej dziewczyny, bo z nią rozmawiałam, jest po prostu toksyczny, więc on nie mógł być mesjaszem dlatego, że... No właśnie dlatego.
Później kolejny chłopak, udało mu się umówić dziewczyną z Tindera i uprawiać seks, którym zresztą był bardzo rozczarowany. No to on się przyznał, został od razu wyrzucony, ale nie został Mesjaszem przez argumentację, że on jest czadem, że on po prostu wcześniej był wolcelem, czyli żył w dobrowolnym celibacie, tylko po prostu nie próbował, był tak skupiony na swojej karierze. Znaczy rzeczywiście ten koleś mi wysłał swoje zdjęcie takie z zamazaną twarzą, ale z całym ciałem, jakby włosami tutaj, no i wygląda jak czad na tym zdjęciu faktycznie, w sensie no bardzo, bardzo atrakcyjny facet, tak w kanonie, w sensie kanonu. Więc no, on nie mógł zostać Mesjaszem, no bo co to by była za nauka dla innych, wejść na Tindera i znajdź sobie kochankę, jak większość z nich wchodziła i próbowała i jakby nie mogła tego zrobić. Mm-hmm. Więc w końcu stwierdzono, że ten Mesjasz to jest w ogóle bez sensu kategoria i jednak nie będą jej uznawać. To jest jakby bardzo ciekawe, ale zastanawia mnie też, bo takie ostre kryteria, jeżeli uprawiałeś seks, to wypadasz, przynajmniej w moim odczuciu niosą takie ryzyko tego, że facet, który nagle wyleci, traci pewien system wsparcia, na którym się opierał. I zastanawia mnie, czy w ogóle patrzyłyście na to, jak to na nich wpływa i jak to ludziom, którzy wychodzą z tego serwera w tym wypadku, tak? Działa. Odkąd my tam jesteśmy, to były bodajże cztery chyba w sumie takie osoby. Mam wrażenie, że im to wyszło na dobre. To znaczy, że to jest grupa wsparcia, oni sami siebie kiedyś nazwali, pamiętam, patologiczną grupą wsparcia. Mhm. To jest, no, grupa wsparcia rzeczywiście, no masz z kim pogadać i ktoś ma podobne problemy do twoich i cię rozumie, ale to jest też bardzo mocne utwierdzanie się w tym, że nic nie możesz, że it's over, że nie ma sensu w ogóle, wiesz, że ogólnie to jest pozamiatane. Więc wydaje mi się, że akurat rozmawiałam później z tymi osobami, które wyszły z tego serwera i raczej mam wrażenie, że to im dobrze zrobiło. Nie no, pewnie, jakby jest to coś, co po prostu się nasuwa, bo mimo wszystko ludzie różnie reagują na takie przestawienie jakby wszystkiego, co się dzieje w ich życiu, a domyślam się, że duża część tych ludzi, z którymi jesteście na serwerze, jest gośćmi, którzy opierają się mocno na jakby relacji ze społecznością, tak? Tak, zdecydowanie. Dla większości osób tak naprawdę to jest jedyny kontakt, bo większość osób tam nie ma w ogóle nawet znajomych, nie mówiąc o jakichś bliższych jeszcze osobach. Ich w ogóle strasznie wkurza to, że właśnie ludzie kojarzą inceli czy przegrywów, o właśnie to jest różnica, którą trzeba zaraz zaznaczyć, właśnie z tą agresją, z tymi akcjami na przykład z czanów, takimi bardzo, no, cyberprzemocy tak naprawdę, nagonek różnego typu, bo oni twierdzą, że to najczęściej robią ci ruchający. To w ogóle ruchający to jest taki bardzo pejoratywny, rozumiem, tak? Tak. Bo rzeczywiście w tych społecznościach incestu manosferze, że ludzie w ogóle nauczyli się utożsamiać całą manosferę z incelami, bo rzeczywiście no, trudno, żeby każda osoba, która się jakoś spotyka z tym zjawiskiem w sieci, analizowała tam, kto jest kim, jaka jest struktura manosfery, jakie są podziały i tak dalej. Media najwięcej pisały o incelach, bo to jest jakiś taki bardzo catchy temat, nie tylko właśnie ze względu na mizoginię, bo ona jest we wszystkich częściach manosfery, ale sam fakt, że no, ludzie na przykład nigdy nie uprawiali seksu, to mi się wydaje, że to jest coś, co budzi takie wow, jak to w ogóle niesamowite, jak po prostu zwierzęta w zoo po prostu, przyjrzyjmy im się i to jest jakieś takie, wiesz, że można by ich po prostu w cyrku obwoźnym pokazywać, nie? Jak ja
mówię ludziom gdzieś tak w realu, nie? Jak mhm. spotykam o tych ich doświadczeniach, to większość jest tak, że ale jak to? Jak to w ogóle nie uprawia? No, niemożliwe, wystarczy wejść na Tindera przecież albo coś tam, nie? Że dla ludzi to jest takie wow, nie? No i to rzeczywiście w takiej powszechnej świadomości incele zostali, znaczy manosfera została utożsamiana z incelami, a incele to jest część manosfery, wcale nie największa. Może najgłośniejsza też w sumie, nie wiem. A w manosferze większość osób, większość mężczyzn są mężczyźni, którzy mieli lub mają jakieś relacje z kobietami, czy romantyczne, czy seksualne. A mimo to są mizoginami. I też często, na przykład, jeżeli chodzi o red pillowców, to do których należy Roman W., To często są właśnie osoby po rozwodach czy po trudnych rozstaniach, które czy na przykład zostały odrzucone przez partnerkę i nie mogły się z tym pogodzić. I oni tam się nakręcają właśnie tą jakąś nienawiścią wobec byłych partnerek. Ale no, ci incele, z którymi my rozmawiałyśmy, absolutnie tam nie utożsamiają się z tamtymi osobami. To jest dla nich totalnie odrębna grupa. Oni też często twierdzą, że właśnie ci najbardziej tacy agresywni, a to często się też wiąże z jakąś taką pewnością siebie, taką dynamicznością, prawda? Że im ogólnie łatwiej znaleźć partnerkę, tak? Nawet jeżeli są jakimiś skurwielami, niż takim totalnie zahukanym, nieśmiałym chłopaczkom, którzy po prostu wstydzą się odezwać. Jedyne, co potrafią zrobić, to napisać jakiś mizoginistyczny komentarz w internecie, bo w realu po prostu by się nie odważyli powiedzieć w ogóle, spojrzeć na kobietę, co dopiero, wiesz. I ta grupa, z którą my rozmawiałyśmy, to są w większości takie osoby, czyli takie totalnie zahukane, nieśmiałe, introwertyczne, często bardzo zaburzone, też z fobią społeczną, to jest dosyć, depresję to prawie wszyscy tam mają, no ale fobia społeczna też dosyć często występuje, dosyć często występuje spektrum autyzmu, więc to są osoby takie bardzo nieporadne w kontaktach, które nie potrafią po prostu rozmawiać z kobietami, też nie mają odwagi. I ich właśnie wkurza to, że narracje o nich tworzą te osoby, które rzeczywiście są agresywne, ale nie mają tych problemów z kobietami. Rozumiem. A jakby to jest dla mnie w ogóle bardzo, bardzo trudne, bo myślę, że to bardzo zatruwa tą rozmowę o empatii wobec inceli. Właśnie dokładnie to, o czym powiedziałaś. Znaczy, kiedy ty mówisz incel i kiedy dziewczyna, która właśnie myśli o mizoginii, mówi incel, mówić o dwóch różnych osobach. Tak, i tak. Jakby zastanawia mnie zawsze, czy jest jakikolwiek sposób, żeby zamknąć tą przestrzeń, albo żeby w dobry sposób, znaczy zamknąć tą przestrzeń niezrozumienia, tak żebyśmy faktycznie mówili o tym samym, bo no w przeciwnym wypadku to jesteśmy skazani na ciągłe nieporozumienia, ciągłe sytuacje, w których ty jesteś obrończynią mizoginów i obrończynią typów, którzy mówią, że hipergamiczne kobiety lecą tylko na kasę i one stosują strategie rozpłodowe, które i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co wpisuje się w mnóstwo tych okropnych właśnie pigułkowych, znaczy to jest propagowane przez mnóstwo tych okropnych pigułkowych kanałów na YouTubie i tego, co niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z gośćmi, którzy żyją na przykład na prowincji, są świadkami tego, że kobiety, które na przykład nie dziedziczą ziemi, bo w Polsce głównie ziemia przechodzi na facetów, po prostu wyjeżdżają ze wsi, jadą do miasta, a oni zostają sami, bo oni mają po rodzinie ziemię, którą trzeba uprawiać, no bo przecież jak to można zostawić. I zastanawiam mnie, czy istnieje, czy możesz proszę przestać? Ja mówiąc,
To znaczy ja mówiąc o incelach nie do końca rozdzielam te dwie grupy, o których powiedziałeś, bo jednak większość tych inceli, bo my jednak uznajemy inceli za tą społeczność internetową, tak? Ten kontekst internetu, zrzeszenia w internecie jest tutaj bardzo istotne. To często są rzeczywiście osoby, które jednocześnie są tymi biednymi chłopakami ze wsi i tak dalej, a jednocześnie mają jakieś mizoginistyczne poglądy. Rzeczywiście powiedziałabym, że raczej niewiele... Przepraszam, tylko się wetnę tutaj. Ja nie twierdzę, że osoby, które są poszkodowane, nie mają mizoginistycznych poglądów. Chodzi mi tylko i wyłącznie o tych gości, którzy są jakby na czele stada. To dobrze to nazwałeś, wiesz, bo wśród naszych rozmówców panuje takie przekonanie, że prawdziwy incel czy prawdziwy przegryw, znowu musimy zaznaczyć różnicę zaraz, to nie jest lider, to znaczy to jakby jak jesteś liderem, masz taki charakter bycia liderem, jakby oni mogli powiedzieć alfy, tak? To nie będziesz incelem czy przegrywem, chyba że rzeczywiście, nie wiem, masz jakieś deformacje twarzy i nie wiadomo co, bo oni w większości uznają to, że no nie tylko wygląd, nie tylko pozycja społeczna, tylko też mental, tak? Że to jest istotne. Przynajmniej mówię o naszych rozmówcach, o tych, z którymi my rozmawiałyśmy. Też są tam osoby z wykopu spoza tego serwera. Że kiedyś to jeden streścił w zdaniu, że trzeba skończyć z mitem, że główną przyczyną przegrywu czy incelstwa jest wygląd, nie to spierdolenie. A to spierdolenie, o którym oni właśnie często mówią, to jest taka ich nazwa na taki zespół cech, które właśnie uniemożliwiają im nawiązywanie relacji z kobietami, nie tylko. I tutaj zazwyczaj właśnie się to obejmuje skrajną nieśmiałość, introwertyzm, zaburzenia psychiczne, też ten brak skilli społecznych, które po prostu na przykład na etapie szkolnym byli wykluczeni z grupy rówieśniczej z różnych powodów, nie potrafili się odnaleźć po prostu wśród rówieśników i przez to nie wyrobili sobie tych umiejętności społecznych, a jak wiesz, a później to już jest bardzo ciężko nadrobić, bo inne osoby idą do przodu i nie czekają na ciebie, aż ty przeskoczysz, tak? Wiesz, to są wszystko odczucia, które ja mam w stosunku do siebie, to znaczy gdybym urodził się 5-10 lat później, totalnie bym czuł, że się wpisuję w taką grupę, właśnie dokładnie przez rzeczy, które wymieniałaś w tej chwili, dlatego dla mnie empatia wobec tych osób też jest o tyle łatwa, że jeżeli trafiłbym do środowiska, które tylko nakręca moją frustrację, a niestety trochę czuję, że tak jest, to znalazłbym się w zupełnie innym miejscu niż jestem teraz. Nie? Dokładnie. Czekaj, bo coś miałam istotnego, wydawało mi się jeszcze do dodania. Mówiłaś, że zostali z tyłu. Tak, że nazywają to spierdoleniem, ale też to, o czym ty mówiłeś, ci, którzy mówią, że kobiety lecą tylko na kasę i tak dalej. Akurat to, że kobiety lecą tylko na kasę, to są bardziej red pillowce. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby zaznaczyć te różnice red pill, black pill. Red pill, czyli czerwona pigułka, to są... Najczęściej nie są osoby, które właśnie żyją w mimowolnym celibacie, czy które są prawiczkami i tak dalej. To są często właśnie ci po trudnych rozstaniach, rozwiązaniach i tak dalej. I to jest między innymi Roman W. Natomiast incele to jest przeważającej części black pill, czarna pigułka, która bardziej stawia na to, że no nie kobiety lecą tylko na kasę, chociaż to też się jakoś tam przewija, ale lecą na wygląd, tak? Że po prostu szukają najatrakcyjniejszych fizycznie samców, że no tam bardziej panuje taka narracja, że jak wyglądasz przeciętnie, czy trochę poniżej przeciętnej, będąc facetem, no to może jest jakaś szansa, że kiedyś znajdziesz dziewczynę, ale ona nie będzie cię pożądać. Ona po prostu jak się wyszaleje już z tymi, wiesz, samcami alfa w dużym cudzysłowie,
to wtedy zacznie koło 30 chcieć stabilizacji, spokoju i sobie po prostu wtedy weźmie ciebie jako taką bezpieczną opcję, bezpieczną przystań, z którą można się rozmnożyć, i, ale nie będzie cię nigdy pożądać. Więc to jest ta teoria, która rzeczywiście jest powszechna w tym, w tej społeczności. A mnie bardzo zastanawia, a propos samców alfa, jak to jest, że może to jest jakby oczywiście filtr środowiska, w którym ja funkcjonuję, ale jak to jest, że że sam autor książki o samcach alfa powiedział, że samce alfa nie istnieją, zrobiliśmy błąd tego, i jakim cudem, mimo tego, że mam wrażenie, że można się potknąć o informację o tym, że samce alfa to bójda, tyle osób wciąż powtarza narrację o samcach alfa, bo to jest ta rzecz, która w sensie nauka... No, proszę, przepraszam, już tak. On to obalił bardziej tak w kontekście jakiejś biologii i jakichś naturalnych predyspozycji. On obalił to był przykład wilków, tak? Nie, to z czego on wyszedł. Wilków, dokładnie wilków trzymanych, znaczy wilków w niewoli, bo tam tak. Chodziło o to, żeby te stada nie były w pełni na wolności, jak były obserwowane. Mhm. I on rzeczywiście tą własną teorię obalił, natomiast to nie znaczy, że ten mit samca alfa nie funkcjonuje w kulturze i że nie wpływa na nas i nie wpływa na to, jak jesteśmy socjalizowani i socjalizowane. Mhm. To jest, samiec alfa to jest kategoria, której bym nie skreślała całkiem, tylko bardziej ją przyniosła do tej sfery właśnie wpływów kulturowych. Nie wiem, czy to ma sens, tak? Że jednak rzeczywiście jest tak, że wciąż w kulturze patriarchalnej od mężczyzn wymaga się tych cech właśnie kojarzonych z tym mitycznym samcem alfa, tak? Czyli być tej pewności siebie, skłonności do liderstwa, jakiejś dominacji, powiedziałabym nawet, że pewnego rodzaju agresji. Więc myślę, że to też często jest to, co oni mają na myśli, kiedy mówią o tym samcu alfa. No i to jest prawda, że te cechy, że rzeczywiście jest duża presja na mężczyzn, wydaje mi się, że nie okazywać słabości, też przez to mamy, na pewno w dużej mierze przez to mamy w Polsce taki problem z samobójstwami wśród mężczyzn. Jesteśmy w czołówce Europy, jeżeli chodzi o samobójstwa mężczyzn, i w Polsce mężczyźni popełniają skuteczne samobójstwo 7 razy częściej niż kobiety. To jest ogromna różnica. Więc wydaje mi się, że ten mit samca alfa ma tutaj bardzo dużo do rzeczy, tak? Też rzadziej korzystają z terapii, z w ogóle z leczenia psychiatrycznego, mają większą presję, jeżeli chodzi o takie wykazanie się, sukces życiowy, zawodowy, to taki ten lęk przed byciem tym przegrywem, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj to pojęcie samca alfa jakoś wciąż funkcjonuje. Ty rozumiem. Przepraszam cię, bo teraz, widzisz, teraz ja zgubiłem myśl. No może jeszcze skończę, że ci chłopcy, z którymi chłopcy, mężczyźni, oni czasem mówią, że oni nie są mężczyznami, tylko chłopcami, bo jakby nie czują się rozwinięci na tyle, żeby się nazywać mężczyznami. To są osoby, które właśnie nie przystają do tych takich kulturowych oczekiwań stawianych mężczyznom, tak? Czyli nie są ani pewni siebie, ani dominujący, wręcz odwrotnie, nie są skłonni do dominacji, a właśnie z tym są kojarzeni, tak? Wydaje mi się, że w dużej mierze przez to, że ten obraz bardziej jest oparty tak naprawdę na tych redpillowcach, tak? Na tych rzeczywiście takich. Zresztą na przykład na wykopie to dosyć częste zjawisko, jak ktoś rzeczywiście wyrasta na takiego lidera inceli i przegrywów, to z czasem się okazuje, że jest po prostu trolem i miał relacje, czy ma relacje z kobietami. Tutaj przykład Black Pill Row, który, od którego w ogóle wyszłyśmy, nasze zainteresowanie incelami zaczęło się od Black Pill Rowa, który pisał śmieszne dosyć historie pod nazwą Harlekiny dla przegrywów. Czy wykopek Bordo, który
No, który no, miał bardzo wiele partnerek, tak? Ale rzeczywiście swego czasu był taką najpopularniejszą osobą tam. I od tego czasu, jak to powychodziło, to już dosyć często spotykamy się z przekonaniem, że jak ktoś tam wyrasta na lidera, to jest trolem, bo prawdziwy przegryw, prawdziwy incel nigdy nie będzie liderem. Ojejku, rozumiem. A ja jakby... Tak jak słucham tego, co mówisz, to jedną rzeczą, która się bardzo rzuca w oczy, to jest to, że żeby w cudzysłowie zostać incelem, to trzeba przez bardzo dużo kółek przeskoczyć. To znaczy, że to jak ty o tym opowiadasz, brzmi trochę jakby ktoś stał z checklistą i odhaczał rzeczy, które musisz zrobić, żeby być incelem. I to jak w takim razie myśleć o tych wszystkich innych mężczyznach? Znaczy w sensie, inaczej. Na ile powinniśmy my, jako powiedzmy ludzie ze środowisk feministycznych na przykład, powiedzieć, musimy w pierwszej kolejności zaopiekować się tą konkretną grupą, która wyklucza bardzo dużo osób tego, a na ile i na ile na niej się jakby skupić w pierwszej kolejności, a na ile myślisz, że powinniśmy tą sieć zarzucać możliwie szeroko, bo moje odczucie jest takie. Na pewno mężczyźni, którzy właśnie doświadczyli na wielu frontach wykluczenia, wymagają bardzo dużej opieki, tak? Wymagają bardzo dużej troski i bardzo dużej wyrozumiałości z naszej strony. Ale nie mogę podejść do innych mężczyzn, którzy nie odhaczyli dokładnie tego samego z podejściem, ale wy już nie zasługujecie na wsparcie, nie? I jak jednocześnie być troskliwym dla nich i nie wykluczać pozostałych tak, jak oni wykluczają pozostałych? Znaczy, ja na pewno bym im tutaj nie narzucała jakichś na przykład twierdzeń, nie zmieniałabym tej ich definicji tego, kim jest incel czy przegryw na siłę. Bo oczywiście, że nie. To jest kwestia do rozegrania między nimi samymi. Mhm. Rzeczywiście tą grupą najbardziej, to też to, najbardziej potrzebującą grupą są rzeczywiście ci, o których mówisz, czyli no, ci, z którymi my rozmawiałyśmy, ale też to... skąd u nich w ogóle taka postawa wykluczająca wobec innych, tak? Mhm. Ja to rozumiem tak, że oni się nie chcą, oni po prostu mają potrzebę zbudowania jakiegoś takiego safe space'u, tak? I tego, takiej poczucia wspólnoty, że rzeczywiście te ich doświadczenia są bardzo podobne, a jak ktoś na przykład ma pod jakimś względem lepiej od nich, czyli na przykład no uprawiał kiedyś seks, albo był w związku, albo po prostu dobrze wygląda i nie ma dziewczyny, bo po prostu, nie wiem, nic nie robi, żeby ją mieć, tak? Że dla nich to jest trochę taka potwarz, bo trochę tak no, na przykład... Zresztą nawet kiedyś się spotkałam z takim porównaniem, że to tak jakby osoba, która, nie wiem... jest przeziębiona, weszła na forum osób z rakiem płuc i zaczęła im pisać, ja cię rozumiem, też mam takie problemy, tak? Czy, no, więc to mi się wydaje tutaj zrozumiałe, co nie znaczy, że te inne osoby nie potrzebują wsparcia i że nie powinnyśmy do niej narracji, no bo większość z nich na jakimś polu, znaczy zawsze jest jakaś przyczyna, jakieś źródło tego, dlaczego oni się w ogóle znaleźli w tym środowisku, tak? Więc myślę, że masz tutaj rację, że trzeba szerzej traktować ten problem. My się skupiłyśmy na tej grupie, bo to jest trochę tak, tam jak w soczewce widać takie trochę przerysowane, w przerysowanym stopniu, powiedziałabym nawet problemy ze współczesną męskością, z tą współczesną męskością wobec feminizmu i feminizmu wobec męskości. Że no, dzięki tej analizie tej grupy mogłyśmy zrozumieć też nie tylko inne części, innych przedstawicieli manosfery, ale też w ogóle mężczyzn, mam wrażenie, w dużej mierze, bo
ja w ogóle odkąd zaczęłyśmy się zajmować tym tematem, strasznie dużo mężczyzn jakichś tam ze środowiska, czy znajomych, bliższych, dalszych, czy takich, których jakoś tam kojarzyłam z widzenia, zaczęło się na maksa przede mną otwierać. Także oni nawet jak no nie żyją w mimowolnym celibacie, to w tych doświadczeniach trudnych bardzo, o których my piszemy, mogli znaleźć jakąś cząstkę swoich doświadczeń, które czuli, że są po prostu zupełnie zaniedbane i nie zauważa. Nagle zaczęli, też były takie przypadki facetów właśnie z mojego jakiegoś feministycznego środowiska, którzy opowiadali mi, że byli incelami, na przykład do 30 roku życia. Dopiero pierwszy raz poznali dziewczynę, mając na przykład tam 30 lat, tak? Więc to jest też widać, że ten temat jest ważny nie tylko dla tej grupy i że mówiąc o tej grupie, możemy też mówić szerzej. Tylko no pewnie nie wtedy, kiedy po prostu nazywamy ich mizoginami i narano. Bo z tym się rzeczywiście większość mężczyzn nie będzie chciała utożsamiać. Ale też znam takich facetów z lewicy, którzy mi mówili, że wyobrażają sobie, żeby gdyby w pewnym momencie swojego życia wpadli na taką bańkę, to byliby w tym samym miejscu, co... Tak, co... Totalnie, totalnie mam to odczucie. Jakby mówię, to jest urok urodzenia się odpowiednio wcześnie, żeby internet jeszcze nie był odpowiednio rozpropagowany. Czy wy w ogóle, kiedy tworzyłyście teorię, kiedy zajmowałyście się tą jakby stroną, ja wiem, że to jest jakby, sam wie, że Herzyk jest w tego, ale czy w ogóle prowadzicie jakąkolwiek narrację związaną z tym, jak na przykład zachodnie, szczególnie w Stanach, środowiska prawicowe szukały rekrutów wśród inceli, wśród sfrustrowanych w ogóle facetów, nie tylko inceli, tak. ale szerzej. Czy pochylałyście się nad tym jakoś mocniej? Znaczy wiem, przyglądałyśmy się temu, ale nie wydaje mi się, żebyśmy poruszały akurat ten temat w książce, jednak się mocno skupiłyśmy na tym polskim środowisku. Ale rzeczywiście to jest też coś, co różni, myślę, to polskie środowisko inceli od tego amerykańskiego. To znaczy, że tam rzeczywiście ta prawica... taki no, bezpośrednie akcje propagandowe przeprowadzała wśród tych sfrustrowanych facetów w sieci. W Polsce, znaczy zaryzykuję twierdzenie, że, znaczy nie wydaje mi się, że wśród tych polskich inceli skupionych w internecie jest jakaś wyższa reprezentacja osób o prawicowych czy skrajnie prawicowych poglądach niż w ogóle wśród ogółu młodych mężczyzn. To znaczy wiadomo, że wśród ogółu młodych mężczyzn jest mocny skręt w prawo już od jakiegoś czasu w Polsce, ale to zdecydowanie nie jest tak, że jakoś, że incel równa się prawicowiec. Przynajmniej w Polsce to... Bardzo wiele poznałyśmy osób, które są lewicowe, nawet skrajnie lewicowe. Wśród naszych rozmówców raczej przeważały osoby o jakichś centrowych poglądach. I też na tych forach to nie jest jakąś powszechną narracją, że nie wiem, że jakieś chwalenie Grzegorza Brauna i Korwina Mikke, tak? Że często właśnie jak ktoś chwali takie osoby, no to jest trochę wyśmiewany od jakichś paróweczkowców i kuców i tak dalej. Są oczywiście takie osoby, pewnie nie jest ich mało, ale nie ma takiej jakiejś powszechnej narracji. Bardziej jest narracja taka, na przykład jest wiele osób, które są wkurzone po prostu na lewicę czy na tę stronę liberalną za to, że no, że zaniedbała problemy zupełnie mężczyzn i że się nie zwraca w ogóle do mężczyzn. To jest akurat bardzo widoczne, że ta strona jakby lewicowa, liberalna swój przekaz kieruje bardziej do kobiet, do mniejszości seksualnych, więc no, a prawica bardziej kieruje do heteroseksualnych białych mężczyzn, prawda? Więc no, trudno się dziwić, że w efekcie prawica przyciąga bardziej mężczyzn, ale widzę bardziej kobiety. Wydaje mi się, że to jest też ważna rzecz, żeby trochę tę narrację zrównoważyć, bo to jest w interesie nas wszystkich. Wiesz co, ja powiem ci, że to trochę zawraca do tego, co chciałem jakby wcześniej zapytać, ale pobiegliśmy w troszkę innym kierunku, bo zapytałem cię wcześniej o doświadczenia jakby ludzi
z rozmaitymi twórcami w internecie. Ile rozmawialiśmy o jednym z nich i już nie będę przytaczał tego, żebyśmy zostawili go za sobą, ale powiem ci, że moje doświadczenie, to jest bardzo ciekawe doświadczenie właśnie jako człowieka, który poświęca dużo czasu debankowaniem często prawicowych, często bardzo głupich narracji, jest takie, że niestety, ale istnieje, znaczy promowanie tych takich samczo-męskich ról i rzeczy, które są bardzo blisko narracji pigułkowej, nawet jeżeli autorzy wypowiedzi się nie deklarują jako pigułkowcy, jest strasznie rozpowszechnione. Masz właśnie z naszym wspomnianym bohaterem, rozmawiał jeden z moich absolutnie ulubionych ludzi z internetu, czyli Szymon Pękala, Wojna Idei, który z jednej strony w bardzo zaskakująco wręcz zbazowany dla niego sposób objechał wszystkie pomysły tego człowieka i wyśmiał je, po czym oglądam jego wideo i widzę bardzo dużo tych samych narracji, tylko zapakowanych inaczej. Bardzo dużo rozmawiania o tym, że na przykład, wiesz, Tinder jest niedobry, bo mężczyźni to tam mogą się rozpasywać i realizować swoje alternatywne strategie rozrodcze i oni są i jakby czadzi się tam w ogóle nie wiadomo co zrobią. I pada to ze strony tego samego człowieka, który przed chwilą mówił, że nie, te wszystkie narracje właśnie o psychologii ewolucyjnej to jest bzdura i ty się nie do końca wiesz. I bardzo mnie zastanawia to, jakim cudem de facto każdy prawicowiec jest w stanie, nawet jeżeli między sobą się nie zgadzają, powtarzać, reprodukować w kółko to samo, tylko przepakowane. I to wydaje, bo z mojej perspektywy to wygląda jak taki bardzo, wiesz, atak takim szerokim frontem, nie? Na zasadzie tego gościa nie posłuchasz, ale znasz, ten gość mówi prawie to samo, tylko jest inny, nie? Mów, proszę. Wydaje mi się, że no to są bardzo atrakcyjne, muszą być atrakcyjne dla wielu facetów te teorie, często dlatego, że jakoś usprawiedliwiają ich różne błędy, porażki i tak dalej, ale też dlatego, że no tak jak mówiłam wcześniej, że każda lub prawie każda nauka ma w sobie część prawdy, czyli czegoś, do czego większa lub mniejsza grupa może się odnieść do własnych doświadczeń, powiedzieć tak, to o mnie, a później to już leci, później to już po prostu wchłania całą resztę. I tak jest z tymi pigułkowymi teoriami. To znaczy, to nie jest tak, że wszystkie te twierdzenia są w 100% bzdurne, tak? Czy kobietom jest ogólnie średnio łatwiej o seks? Tak. Czy o dobry seks? Nie. To też zauważyłam, że wśród tych pilowców różnych jest takie przekonanie, że lepiej mieć lepiej mieć zły seks niż żaden, tak? Tylko że dla faceta zły seks to jest taki, kiedy no nie było szału i fajerwerków, no ale orgazm przynajmniej był, to spoko, nie? Kiedy dla kobiety zły seks to jest po prostu... To znaczy większość kobiet, jeżeli chodzi o jakieś takie przypadkowe relacje, nawet się nie zbliży do tego orgazmu, tak? Znaczy, że wydaje mi się, że trochę kobiety i mężczyźni co innego postrzegają jako zły seks. I że jak pytałam się, nie robiłam badań na ten temat, ale jak rozmawiałam z moimi koleżankami, no to właściwie wszystkie kobiety mówiły, że no lepiej brak seksu niż zły seks, a mężczyźni, że no lepiej jakiś seks niż żaden. Tak? Lepiej mieć problem. Czyli jest to, ale seks jest w tym momencie też chyba takim, przynajmniej wśród mężczyzn, tak mi się wydaje, jako mężczyźnie, jest też takim najlepszym sygnałem na to, że nam się powodzi, nie? Jak nie ma seksu, tak, znaczy nam się nie powodzi. Dokładnie tak. Czekaj, bo chciałam jeszcze powiedzieć o tym, co jest jakoś tam prawdą w tych teoriach, bo cały czas mówimy o tym, co jest w sumie, co jest bzdurą. Wiesz, jeżeli chodzi o aplikacje na przykład randkowe, to tutaj jest w ogóle jakiś termin ukuty, żeby to wiedziała. Tinder loop, nie, hook up loop, coś takiego, nie pamiętam już dokładnie. No, w każdym razie rzeczywiście aplikacje randkowe i ich algorytmy mają taką tendencję, że
że tworzą pewne strategie, tak? Odmienne dla mężczyzn, odmienne dla kobiet, tak? Kobiety zwykle w tych statystykach, badaniach, które publikują same aplikacje randkowe, wychodzi na przykład, że kobiety dużo częściej narzekają na nadmiar zainteresowania w tych aplikacjach, nadmiar wiadomości, a mężczyźni na to, że nie dostają tych w ogóle, znaczy, że za małe zainteresowanie. Mężczyźni na przykład często muszą w tych aplikacjach płacić, a kobiety są za darmo, żeby po prostu przyciągnąć je jakoś do tego, bo kobiet jest na tych aplikacjach dużo mniej. W zależności od kraju w Europie to jest od 2 do 9 razy mniej. W Polsce to jest chyba tylko 1,5 bodajże. We Włoszech, z tego co pamiętam, jest 9 razy różnica. Przy czym no, na przykład kobiety częściej narzekają na to, że dostają jakieś wiadomości chamskie, jakieś seksistowskie właśnie, jakieś agresywne, kiedy na przykład kogoś odrzucą, mężczyźni dużo rzadziej, więc wydaje mi się, że to jest bardzo duże niezrozumienie perspektyw i doświadczeń, tak? Że mamy rzeczywiście zupełnie i z jednej i z drugiej strony, że każdy chce, że no moje doświadczenia są tutaj gorsze i jakby ja tutaj jestem bardziej poszkodowana. Mnie się ta licytacja w ogóle już dawno znudziła. No właśnie, to jest bardzo często problem, myślę, z ludźmi, którzy publikują nawet takimi umiarkowanymi, bo ostatnio rozmawiałem o panu Masnym, który jakby próbował to ubrać w słowa i niestety wybrał same najgorsze przykłady, bo wymienił Farela, Cassie J., i jeszcze nie przypomnę sobie, jeszcze jednego psychologa, który nie jest Petersonem. W każdym razie wydaje mi się, że bardzo dużo bardzo łatwo w ogóle w tych rozmowach jest wpaść w to, że kiedy tylko rozmawiamy o problemach mężczyzn, to musimy zacząć przeciągać linę z kobietami. Tak, że dokładnie. Jak tylko faceci zaczynają mówić o swoim problemie, to zamiast powiedzieć: to jest mój problem, teraz stawiam kropkę i robię głęboki wdech i co o tym myślisz, to oni bardzo muszą podkreślić, że a kobiety to coś. I tak jak mówiłaś o Tinderze i o różnicach w tych proporcjach, ja kilka razy się tym zajmowałem też, jakby streamując, jakby omawiając to, i ja mówiłem na przykład o tym, że no tak, tylko to wynika w dużym stopniu z tego, że jedną z męskich strategii randkowych na takich portalach jest zagadywać, znaczy jest swajpować każdą kobietę, co w naturalny sposób tworzy sytuację, że przeciętna kobieta ma każdego mężczyznę, którego zobaczy, do dyspozycji. Więc jakby, jeżeli czujecie się sfrustrowani taką sytuacją, to może nie kultywujmy tej strategii, może zostawmy ją w tle i zamiast zrzucać winę na kobiety w tej sytuacji, które są Bogu ducha winne, bo one tego... To jest właśnie to, o czym powiedziałam, to hook up loop, czy jakkolwiek się to nazywa, że te aplikacje rzeczywiście tworzą taką tendencję do tego, żeby mężczyźni, że są po prostu coraz bardziej zdesperowani, bo jest im coraz trudniej o jakiś kontakt, przez co swajpują jeszcze bardziej i jakby są jeszcze bardziej... co tworzy sytuację, gdzie kobiety mogą bardziej przebierać, tak? No a... Znaczy, no... oskarżanie kobiet, jakieś obwinianie o to jest bez sensu, bo tak naprawdę każdy, mając duży wybór, wybierałby to, co dla niego najlepsze, więc tutaj i ci mężczyźni robiliby to samo. Więc no to co powiedziałeś o przyciąganiu liny, to jest rzeczywiście ta narracja, którą ja w ogóle już nie jestem zainteresowana, a byłam bardzo mocno taka, że nie rozmawiajmy o problemach mężczyzn, bo kobiety generalnie mają gorzej. Nie chce mi się już dyskutować, czy gorsze jest to, że kobiety dużo częściej padają ofiarami przemocy seksualnej, czy gorsze jest to, że mężczyźni dużo częściej popełniają samobójstwa, tak? Nie jestem w stanie tutaj jakby, wiesz, wymierzyć, co jest gorsze, co jest większym cierpieniem. Wydaje mi się, że to jest w ogóle bez sensu. Jak się mówi o tych właśnie samobójstwach wśród mężczyzn, czy tym, że nie leczą depresji i tak dalej, czy że zdecydowana większość przypadków śmierci w pracy to
są mężczyźni, to spotykam się tutaj z argumentem z tej strony lewicowo-feministycznej, ale oni sami sobie to robią, tak? I no, oni sami wybierają te ryzykowne zawody, oni sami jakby nie mogą się pogodzić z tym na przykład z jakąś porażką zawodową i tak dalej. Jakieś zupełne ignorowanie właśnie wpływu tej kultury socjalizacji. Nagle mówimy o jakichś indywidualnych, wolnych wyborach. To znaczy, że w tej narracji często jak kobieta jest jakoś wykluczona, dyskryminowana, to jest wina społeczeństwa i kultury, a jak mężczyzna, no to jest jego wina. Generalnie społeczeństwo nie ma z tym nic wspólnego. Sam tak chciał. Zresztą wypowiedź, którą ja często przytaczam, skandaliczna moim zdaniem, pani Senyszyn, która kiedyś zapytana o kwestię samobójstw mężczyzn i tej różnicy, że robią to dużo częściej niż kobiety, powiedziała coś w stylu, że no, mężczyźni są generalnie słabsi od kobiet. Zbyła to jakoś zupełnie, że no są słabsi, no to jakby sami decydują, tak, że to nie jest jakby, nie jest kwestia też winy, żeby mówić, że to jest wina kobiet. Nie, to jest wina ogólnie kultury socjalizacji, którą my wszyscy tworzymy. Ale to, co mnie połączyło bardzo mocno z Herzyk i jest takim no bardzo, bardzo spajającym nas elementem, co... Chciałeś coś powiedzieć? Czy... Wiesz co, tak, ale chcę, żebyś skończyła najpierw tę myśl, żebyśmy się nie zapętlili. Bo wydaje mi się, że to jest istotne do tego, żeby zrozumieć jakąś naszą perspektywę i to, dlaczego my się razem zajęłyśmy tym tematem. To jest nasza niewiara w tak zwaną wolną wolę. Zrobiłeś minę. Tak, ty bardzo uważnie słucham po prostu teraz, dlatego proszę mów. Tak. Koncept wolnej woli, on jest bardzo potrzebny do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, tak? No nie możemy całkowicie zdjąć odpowiedzialności z jednostki. Natomiast tak jak naprawdę o tym pomyśleć, to co to znaczy, że ta wola jest wolna? Co znaczy, że my podejmujemy jakiś wybór w obrębie tej wolnej woli, korzystając z wolnej woli? Co ona jest wolna od naszych doświadczeń, od naszego wychowania, od kultury właśnie i socjalizacji? No nie jest wolna. Znaczy możesz dokonać wyboru, ale ten wybór nigdy nie jest wolny. I na przykład jak ktoś mówi, że ja na miejscu tej osoby bym zrobił to i to. Nie, na miejscu tej osoby, mając takie same predyspozycje wrodzone, takie same doświadczenia i tak dalej, zrobiłbyś dokładnie to samo, co ta osoba. I to nie znaczy, że powinniśmy teraz po prostu każdą jednostkę usprawiedliwiać, jak zrobi cokolwiek okropnego i mówić, że to jest wina tam różnych czynników. Aczkolwiek powinniśmy, no dobrze by było, żebyśmy starali się zrozumieć, jeżeli mamy na to przestrzeń. Ale ten koncept właśnie odpowiedzialności jednostki jest o tyle potrzebny, że samo jego istnienie wpływa na te nasze wybory. Sama świadomość tego, że istnieje właśnie ta indywidualna odpowiedzialność, wpływa na to, co my zdecydujemy i co zrobimy. A jakby myślę, że to jest podobna, tutaj na czacie ktoś powiedział, kiedy mówiliśmy o red pillach, black pillach, ktoś napisał, że tego syty głodnego nie zrozumie i jakby to o czym teraz mówisz w kontekście wolnej woli, ja myślałem, że w ogóle pójdziesz w zupełnie innym kierunku, stąd było moje zdziwienie, ale jakby... Jakim myślałeś, że pójdę? Nie wiedziałem i właśnie dlatego byłem taki, okej, co się dzieje? Mogę się jak najbardziej zgodzić z tym, że dużo ludzi nie rozumie, że tak naprawdę niezależnie od tego, jak bardzo czuje się wolną jednostką, porusza się w pewnych ramach, które ją ograniczają i tego nie jest w stanie przeskoczyć. Bo te ramy są i one składają się de facto na społeczeństwo, w którym żyjemy i mało tego, można bezpiecznie, myślę, założyć, że większość osób nie chciałaby wyjść poza te ramy, bo konsekwencje tego, proszę przestań, Rudy, konsekwencje tego są jakby złe. Natomiast w ten sam sposób mamy do czynienia z takim społecznym darwinizmem w kwestiach też finansowych, w kwestiach ekonomicznych, tak?
i one się... I tak jak tak myślę po prostu o tym, jak mówiłaś, że używacie cały czas tego terminu rynek matrymonialny, rynek seksualny, to trochę właśnie tu widzę to zachodzenie, nie? Że koniec końców mamy... Że tu widzę to podobieństwo, że mamy rynki i mamy ludzi, którzy... Tak, teraz są graczami na tych rynkach. I którzy w zależności od swojej pozycji na poszczególnych rynkach albo rozumieją, albo nie rozumieją, o czym jest mowa. Nie? I jakby... Tak, z tym, że często się spotykamy z tym właśnie, że syty głodnego nie zrozumie i że my jakby jako kobiety, które mogłyby mieć po prostu seks na pstryknięcie, nigdy tych naszych rozmówców nie zrozumiemy. Ja nie twierdzę, że jakoś w 100% ich rozumiemy i że potrafimy sobie wyobrazić zawsze, co oni czują. Znaczy, ja czuję, że ja ich całkiem nieźle rozumiem, choćby przez to, że często mam poczucie, że gdybym, słuchając ich, że gdybym doświadczyła tego, o czym oni mówią, to byłabym w dokładnie tym samym miejscu. Mhm. Wydaje mi się, że to częściowo przynajmniej świadczy o tym, że całkiem nieźle ich rozumiem. Co nie znaczy oczywiście, że jak są jakieś szkodliwe postawy tam czy działania, to usprawiedliwiam. Ale co, urwał mi się wątek, że syty głodnego nie zrozumie. No. To też często pojawiało się na przykład na wykopie, że to jest skandal, że w ogóle, że książkę o incelach powinni pisać sami incele. Co jest dosyć ciekawą teorią, bo to tak jakby powiedzieć, że no nie wiem, książkę o komunistach powinni pisać komuniści, a o nazistach naziści. I no bo wiadomo, wtedy to będzie najbardziej jakby obiektywna, rzetelna praca. No a nasza książka jest reportażem, tak? To nie jest pamiętniczek, tylko no... Więc nie wiem. Nie wiem w sumie, co chciałam powiedzieć dalej. Myślę, że powiedziałaś dość, że to było... jakby przynajmniej dla mnie całkiem zrozumiałe. Mam nadzieję, że dla mojej, dla naszych widzów też. Natomiast jakby duża część rozmowy o tym tak naprawdę, o rynkach matrymonialnych, o incelach, o red pillowcach, to jest rozmowa o frustracji. To jest rozmowa o tym, że jest nam cholernie źle w systemie, w którym żyjemy, w liberalnym kapitalizmie. I na ile w ogóle rozmowa o receptach związanych z tym, czy tym, co można by zmienić, pojawia się w tym środowisku, na ile... Bo wiesz, ja rozumiem, że bardzo często jest tak, że jedyna rozmowa o nierównościach to jest coś, co jestem bardzo skłonny uwierzyć, że jest potężnym triggerem dla wielu facetów w tym środowisku, znaczy męski przywilej, nie? I jakby hasło, którego 3/4 ludzi, którzy go używają, nie rozumie, ale bardzo chętnie go używa i odbiorców też 3/4 nie rozumie, ale łatwo się o to wkurzyć. A powiedz mi, czy powiedziałaś troszeczkę, że są... O Jezus, kocie, proszę cię! Możesz przestać? Możesz proszę przestać? Twój kot jest spokojniejszy dużo. No, muszę, o. No. Na ile ta świadomość, nie wiem, klasowa, czy istnieje w ogóle wśród tego? Na ile... Zrozumienie źródeł tych nierówności pod tytułem no zaniedbuje się chociażby prowincje. Tak, szczerze, wydaje mi się, że dużo większa świadomość tego jest wśród black pillowców niż red pillowców i to może jest ten moment, żeby zaznaczyć te główne różnice. Poza tym, że powiedziałam, że red pillowcy to zwykle nie są incele, a black pillowcy to właśnie te incele się skupiają wokół tej czarnej pigułki. Taką podstawową różnicą poza black pillowcy bardziej uważają, że liczy się wygląd faceta, red pillowcy bardziej, że można nadrobić byciem super pewnym siebie, dominującym, czy pozycją społeczną i tak dalej, bo wiadomo, kobiety lecą na kasę. Ale też taką istotną różnicą jest to, że ci black pillowcy to są często właśnie osoby wykluczone na bardzo wielu polach. Kiedy red pillowcy, to często jest po tej feministyczno-lewicowej stronie spotykałam się z taką właśnie narracją, że
te hasła mizoginistyczne w manusferze wynikają z przywileju właśnie, z tego poczucia właśnie, że coś mi się należy, tak? Że ja jestem facetem i mam jakieś takie oczekiwanie, bo nauczono mnie w toku socjalizacji, że mi się po prostu wiele rzeczy należy, mhm. jak seks, czy uznanie, czy tak dalej. Kiedy rzeczywiście wśród, powiedziałabym, że to jest częstsze wśród redpillowców, to właśnie przekonanie o tym, że powinniśmy mieć jakiś przywilej, którego nie mamy, i ten brak przywileju nazywamy wykluczeniem. Tak? Wśród blackpillowców częściej spotykam się z tą świadomością klasową. Wśród redpillowców częstsza jest ta narracja, że właśnie że to kobiety są w ogóle, wiesz, takie okropne i lecą tylko na kasę i tak dalej, i są interesowne, chciwe i tylko po prostu, wiesz, knują, jak tu wykorzystać faceta. Oczywiście te narracje też są częściowo obecne wśród tych czarnopiegunkowców, ale tam powiedziałabym, że w stosunku do całego przekroju polskiego społeczeństwa świadomość klasowa jest dużo wyższa. O, to bardzo ciekawe. Tak. Wiesz, może to jest odważne stwierdzenie, ale ja się naprawdę bardzo często, to jest coś też, co mnie zaskoczyło, Scherzyk, bo może zacznę od tego, jak zaczęłyśmy, to znaczy zaczęło się od tego, że Herzyk wysłała mi harlekiny dla przegrywów, tak? Czyli te historie, o których mówiłam, autorstwa Black Pierrot, który okazał się trolem, ale wtedy jeszcze nikt tego nie wiedział, to były takie zabawne historyjki, no mizoginistyczne, ale takie, no nie powiedziałam, no w taki prześmiewczy sposób bardziej, no trudno to powiedzieć, trzeba to przeczytać i też bardzo sprawne literacko. Ja mam nadzieję, że Black Pierrot się jeszcze zajmie kiedyś pisaniem, bo dobrze mu to po prostu wychodziło. I to, co nas zaskoczyło w tych historiach, poza tym, że, bo tam w każdej tej historii harlekinie i występuje ten czad, tak? Ten super przystojniak, który zgarnia wszystkie laski, no i ten Mirek Przegryw, który ogólnie się masturbuje przed komputerem i tyle mu zostaje. To, co zauważyłyśmy i co nas zaskoczyło, to jest to, że ten czad to nie tylko jest bardzo przystojny, ale też jest na przykład, zasiada w zarządzie spółki swojego ojca, jeździ super samochodem, dostał na 18 urodziny, mieszka w dużym mieście, wiesz, ma mega uprzywilejowaną pozycję, a ten Mirek jest właśnie często biedny, wiesz, nie mógł pójść na studia. No teraz to już improwizuję, bo dokładnie nie pamiętam. Nie, no jasne, ale zauważyłyśmy, że te różnice klasowe są tam po prostu no tak zauważalne, że no poza tym właśnie wyglądem, że to jest równorzędna mniej więcej kwestia, a trzeba zaznaczyć, że te harlekiny to się ogromną popularnością w polskiej incelosferze cieszyły. I to też widać we wpisach na Wykopie i to też widać na serwerze, na którym jesteśmy, zresztą wcześniej też byliśmy na innych, że tam nie ma tylko rozmawiania właśnie o tym wyglądzie, tylko właśnie o biedzie, o tym, że często się pojawia też właściwie z takim memem, że pracuje w smrodowni czy w Januszeksie za jakąś gówno stawkę i przez to przegrywa też, czy mieszka z rodzicami, tak, i przez to też przegrywa. Więc dużo tych osób, część tych osób ma to tak uświadomione, to głównie te osoby, bo jak mówiłam, spotkałyśmy się też z osobami, które się określają jako lewicowcy w incelosferze i oni bardzo często tak wprost już świadomie zwracają uwagę na to, że to incelstwo, ten przegryw nie wynika tylko właśnie z wyglądu, tylko z różnych klasowych, z różnych form wykluczenia i tak dalej. Ale często tutaj zaznaczają, no ale gdyby ta osoba, ten facet biedny i wykluczony na różne sposoby był super przystojny, to i tak by kogoś znalazł, tak? To znaczy, że no jak jesteś super atrakcyjny fizycznie, no to właściwie wszystko inne jakoś przejdzie, tak? A jeżeli chodzi o te kontakty z kobietami.
więc nie wiem w sumie, co chciałam dalej powiedzieć, ale no, często to jest nieuświadomione, także często jest tak, nawet częściej jest tak, że oni mówią o tych różnicach, o tych różnych formach wykluczenia, też o, tu się też często poza jakimś wykluczeniem ekonomicznym, transportowym, to się też czy komunikacyjnym, to się często pojawia, czy rówieśniczym i tak dalej, też się pojawia wykluczenie ze względu na problemy psychiczne, ale niekoniecznie, ale dalej jakby konkluzja jest taka, że to te złe kobiety chcą tylko tego samca alfa, tak? Że gdzieś ten proces myślowy zostaje przerwany na pewnym etapie tego rozumowania. A jakby w takim układzie też jakby chciałem tylko dodać w sumie w tym wątku, że mnie się raz czy dwa zdarzyło, że na przykład w komentarzach u mnie pod materiałami zdarzają się ludzie, którzy mówią, że oni na przykład są lewicowi, ale wierzą, że... ale albo jedna osoba chyba mówiła, że jest incelem, a jedna osoba mówiła, że jest MGTOW, ale jest lewicowa, bo... MGTOW. Ja się śmieję z tego MGTOW, bo od razu mówię MGDOW i tego, ale men going their own way w każdym razie. I dla mnie jest pewną formą gimnastyki dojście do tego punktu i powiedzenia, ja się tutaj tak identyfikuję, ale z drugiej strony mam też poczucie, że okej, to jest z całą pewnością interesujące, że ludzie są w stanie takie rzeczy pogodzić, bo myślę, że dla wielu osób, które w ogóle myślą o kwestiach inceli i całej tej żenującej wojny płci, te rzeczy się zupełnie nie sklejają i to jest dla mnie ideologicznie bardzo ciekawe. Nie wiem, nie, znaczy też miałam początkowo takie poczucie, że what the fuck, jak się dowiedziałam, że tam są jakieś osoby w ogóle, które w ogóle poznałyśmy na tym serwerze dla elity spierdolenia, jest kilka osób, które w ogóle się zgadzają z postulatami feministycznymi, które jakby uznają istnienie patriarchatu, tylko po prostu twierdzą słusznie, moim zdaniem, że ten patriarchat szkodzi również większości mężczyzn i że ten problem dotąd był bagatelizowany i że feminizm jakby ignorował to, że istnieje też spora grupa mężczyzn wykluczonych, bardziej nawet niż większość kobiet, co mówiłam wcześniej. I że jakby mówiąc o tym przywileju męskim, jakby odrzucamy, wykluczamy w pewien sposób, czy zniechęcamy do naszych idei osoby, które no nie mają powodu, żeby się tak summa summarum czuć uprzywilejowane. Tak? To jest trochę jak z tą grupą tak zwanych white trash w Stanach Zjednoczonych, czyli tych takich tradycyjnych wyborców Trumpa w dużej mierze, którzy często no, są na przykład rasistami, tak? I jak ich posłuchasz, poczytasz, to się okazuje, że oni doszli do tych swoich jakichś rasistowskich, okropnych poglądów, bo wkurzało ich, że choć są na przykład biedni, choć dotyka ich po prostu wykluczenie ekonomiczne, społeczne, są z marginesu, z getta, czy głównie tu chodziło o jakieś ekonomiczne wykluczenie. Pewnie, może tylko dodefiniuję ten termin white trash, żebyśmy lepiej rozumieli. Nie, ale chodzi mi o to, jak wyglądają okoliczności ludzi, którzy są nazywani white trash w Stanach. To są między innymi ludzie z regionu Apalachii, która była bardzo skupiona na wydobyciu surowców, a że te surowce przestały się opłacać albo się wyczerpały. I regionów, czy też południa, gdzie to się miesza z rednekami. Tak? Wszyscy ludzie, którzy są kojarzeni często z jakimiś, z mieszkaniem w przyczepach, z chlaniem bimbru i ogólnie wszystkie regiony, które tak naprawdę są wykluczone ekonomicznie w dużym stopniu. To tylko chciałem dodać dla jasności. A w Stanach to też na przykład oznacza wykluczenie ze służby zdrowia często, i czy wyższej edukacji, czy w ogóle dobrej jakości edukacji. I ci ludzie słyszeli od demokratów, od tej strony bardziej liberalnej, przez cały czas o tym białym przywileju, tak? Mhm.
I jakby czuli, że to tak, że wkurzała ich ta powszechna tam narracja, że biały znaczy uprzywilejowany, tak? No biały nie zawsze znaczy uprzywilejowany. Znaczy to, że ogólnie bycie białym wiąże się średnio, powiedzmy średnio, z większym z przywilejem, to nie znaczy, że każdy biały jest bardziej uprzywilejowany niż każdy czarny. I tu mamy dokładnie tę samą sytuację z incelami, którzy zawsze ze strony lewicowej, feministycznej, liberalnej słyszeli o męskim przywileju, sami jakby nie czując się osobami uprzywilejowanymi. I też często właśnie słyszeli to od tych osób, na które patrzyli w telewizji, w social mediach, które no summa summarum są od nich dużo bardziej uprzywilejowane, tak? Niekoniecznie pod względem płci, ale pod różnymi innymi względami. Więc no myślę, że to jest najczęściej ta droga. A ja chciałem, jakby rozmawiamy już długo, więc podejrzewam, że... Tak, teraz zauważyłam, że 2 godziny, nie? Rozmawiamy już długo, więc tak jak rozmawialiśmy, będziemy raczej zmierzać do brzegu już. Czy znajdziesz jeszcze, nie wiem, dla mnie 15-20 minut? Jasne, tak. To ja chciałem zawrócić do tematu polskiego feminizmu. Bo my trochę się ocieraliśmy o niego, tak w tej rozmowie, i podchodziliśmy do niego bardzo z różnych stron, tak? Ty mówiłaś o rzeczach. Po pierwsze, powiedziałaś o tym, że o feministkach, które podziwiasz, i myślę, że moim pierwszym pytaniem, które powinno jakby być głównym pytaniem do tego tematu, to jest, czy możesz powiedzieć, jakie są feministki, które podziwiasz? W Polsce? Tak. Albo które uważasz za takie dobre głosy w tej rozmowie, bo ja na przykład mam z tym problem i ja się chętnie douczę w tej kwestii, nie? Obawiam się, że właśnie większą, dużo większą widoczność w mediach mają te feministki, z którymi ja się nie zgadzam, z tego prostego powodu, że feministki, z którymi ja się zgadzam, to są zazwyczaj feministki te intersekcjonalne, czyli to oznacza również antykapitalistyczne często. A promowanie głosów antykapitalistycznych, takich radykalnych, nie jest w interesie na przykład dużych koncernów mediowych, tak? Więc oni promują te wygodne, te takie, to trochę jest takie, nie wiem, feminizm washing, czy nie wiem, może jest na to jakaś nazwa, pink washing? Nie, pink washing to chyba bardziej na LGBT osoby, a nie pamiętam. I ja na przykład dużo bliżej jest mi do Socjalnego Kongresu Kobiet i osób związanych z Socjalnym Kongresem Kobiet. To jest taki mój feminizm. No ale o Socjalnym Kongresie Kobiet no, nie usłyszysz za wiele, bo media będą się skupiać na Kongresie Kobiet, tak? Socjalny Kongres Kobiet powstał jako alternatywa dla Kongresu Kobiet. Kongres Kobiet jest taką bardziej właśnie organizacją w tym nurcie liberalnego feminizmu. To się trochę zaczęło zmieniać ostatnio. No ale to jest organizacja, która zawsze promowała jakieś biznesmenki, przedsiębiorczynie, dużo w ogóle poświęcała uwagi temu biznesowi. To są taki dosyć częsty stereotyp, że feministki walczą o parytety w zarządach spółek. Tak. No to bardziej powiedzmy, że to jest, im jest bliżej tam. Socjalny Kongres Kobiet podchodzi do tych problemów bardziej intersekcjonalnie, wychodząc właśnie z tej tradycji feminizmu, który uznaje, że tych pól wykluczenia jest bardzo wiele i że one się przenikają, tak? I walka, taka intersekcjonalna walka na wszystkich tych polach jest dla kobiet, ale jest w efekcie dla wszystkich, tak? Bo jest dla robotnic, ale jednocześnie dla robotników, tak? No bo nie walczymy tylko jakby o prawa robotnic, jakby walcząc na tym polu walczymy też o prawa robotników, czy lokatorów i lokatorek. No szczególnie, że jakby to jest dla osób, które mogą jakby nie do końca ogarniać termin. Intersekcjonalność właśnie też mówi o tym, że robotnica i robotnik pracujący w tym samym zakładzie
mają często dużo więcej wspólnego niż na przykład ta robotnica i kobieta pracująca w biurze, czy będąca prezeską, tak? Dokładnie, dokładnie. No nawet, wiesz, ja bym powiedziała, że ja często z tymi incelami, z którymi rozmawiam, mam więcej wspólnego sama niż, nie wiem, z Dominiką Kulczyk, tak? Którą łączy mnie tylko i wyłącznie płeć, a z nimi mnie często łączy bardzo, no, różne doświadczenia, akurat może nie związane z tą strefą romantyczno-seksualną, ale inne. I to też zresztą Bell Hooks pisała już bardzo wiele lat temu, tylko pisząc akurat w kontekście amerykańskim, że feminizm, ten biały feminizm, który walczył, skupiał się na prawach wyborczych, często właśnie pomijał osoby biedne, czarnoskóre, tak? Te kobiety, białe feministki walczyły o na przykład prawo do pracy, to było jakby traktowane jak takie wyzwolenie poniekąd. A te, bo to były, wiesz, te białe po prostu kobiety, które nie musiały pracować, tylko spędzały całe dnie nudząc się w swoich willach i dostając depresji, co oczywiście jakby też pewnie było przykre. Ale no te kobiety, które na przykład czarnoskóre, które nie miały takiej możliwości, musiały zapieprzać zawsze, bo to takie mówienie, że no kobiety nie musiały pracować, no to nie do końca tak było, że kobiety nie musiały pracować, te bardziej jakby z wyższych warstw nie musiały pracować, a te na przykład właśnie czarne, biedne musiały zawsze zapieprzać, no to one się bardziej nawet utożsamiały ze swoim czarnym, biednym mężem, nawet jeżeli on był przemocowcem, to wciąż było im do niego bliżej niż do tych białych feministek z wyższych warstw społecznych. Jeżeli chodzi o jakieś takie, no na pewno tak, żebym się mogła podpisać absolutnie, z kim się zgadzam, z feministek w Polsce, że jest mi po drodze, to na pewno aborcyjny Dream Team, dziewczyny stamtąd. Z Mają Staśko wciąż też jest mi dosyć po drodze, chociaż niekoniecznie się zawsze zgadzam co do jej strategii działania. Ale przynajmniej adaptuje się, jeżeli chodzi o strategię. To ja widzę to jako w ogóle bardzo dużą zaletę, że zmienia tę strategię, nie? Nie wiem, no może, no ale to właśnie strategia to jest jedna kwestia. Mnie taka strategia osobiście jest daleka, chociaż wydaje mi się, że jakoś jest skuteczna w tym. Na pewno co do idei, co do rozumienia feminizmu jest mi absolutnie z Mają po drodze. Ale bardzo mnie dziwi, że ona jest nazywana jakoś taką, robiona jest z niej często taka, no nie wiem, kobieta, która nienawidzi mężczyzn, czy hejterka i tak dalej, gdzie ona jest naprawdę, na przykład w porównaniu do mnie, jest bardzo łagodna. Nigdy, wiesz, jakieś nie wyzywa, nie hejtuje zupełnie, tak? Krytykuje, ale to raczej nie ma nic wspólnego z hejtem. Czy ty w takim razie często wyzywasz mężczyzn? To jest ta rzecz, którą można ci przypiąć? Ja mam, tak jak ty mówiłeś, krótki ląd. Tak, krótki ląd. Więc tak, zdarza mi się odpalić. Kiedyś mi się częściej zdarzało, teraz rzadziej. Pamiętam, incele mi w ogóle często wypominają, pamiętam kilka lat temu była taka sytuacja, że ten cały wykop na mnie najechał z jakiegoś powodu na mój profil i zaczęłam dostawać jakieś koszmarne wiadomości od osób z wykopu, jakieś, wiesz, z życzeniami gwałtu, czy jakieś po prostu obleśne. I wtedy napisałam takiego posta pod wpływem silnych emocji, że w ogóle najchętniej to bym tych inceli, bo oczywiście wtedy jeszcze cały wykop wrzucałam do worka incele, tak jak robi, żebym najchętniej, nie wiem, ich po prostu obcięła im penisy i coś takiego. No tak na ostro, co uważam, że jakby było jakby usprawiedliwione poniekąd tym, co wiadomościami, które dostawałam i wydaje mi się, że miałam prawo do tak silnych emocji w tej sytuacji. Natomiast ta wypowiedź jest mi do dzisiaj wyciągana, że nienawidzę mężczyzn ogólnie. Na pewno jest mi też po drodze, powiedziałabym, z Mają Heban, to jest osoba, którą na maksa podziwiam. Też z takiej merytoryki. No i Herzyk na pewno, to są... Tutaj ze względu na właśnie taką merytorykę i na takie podejście bardzo naukowe do feminizmu. Ja bym chciała, żeby feminizm był jak najbardziej naukowy, jak najmniej populistyczny. Najlepiej jedno i drugie, populistyczny też trochę musi być, ale fajnie, gdyby
gdyby to szło jedno z drugim. A z Mają Staśko zresztą też rozmawiałam o tym, co ja robię z, właśnie o incelach i tak dalej. Ona też zresztą miała jakieś swoje wypowiedzi, jak była pytana o ten temat, które były takie dosyć spójne z tym, co my z Herzyk robimy. Więc no, jakieś nienawiści do mężczyzn się nie spodziewała. Bardziej to jakieś, nie wiem, Kasia Babis, tak? No to może bardziej tam, nie? A... Już dzisiaj pojawiło się na czacie narzekanie na Kasię Babis. Tak, Kasia jest dosyć powszechnie znienawidzoną w polskiej incelosferze postacią. Bardziej powiedziałam niż Maja Staśko, bo mnie też dosyć mocno zadziałała na nerwy, nagrywając kiedyś taki odcinek, zresztą się odnosiła do tych naszych działań z Herzyk, oczywiście nie wymieniając nazwiska, tylko tak no przypadkiem, mówiąc, że no incele, no to oni powinni przestać być mizoginem i wyjść z piwnicy, tak? I w ogóle jest 50 grup, które bardziej zasługują na wsparcie i zrozumienie niż incele. No co jest taką narracją właśnie, no masz depresję, idź pobiegaj, albo napij się wody z cytryną. To jest w ogóle jakąś taką skrajnie indywidualistyczną, neoliberalną narracją, która mnie trochę w jej wykonaniu zdziwiła. O której można już tylko Zalando reklamować. Tak, w ogóle nie wiem, czy kojarzysz taki mem, który ja w ogóle lubię bardzo dużo memów z incelosfery. To jest jakieś takie pole, które mocno nas pomogło nam w tej pracy i sprawiło, że ta praca nad książką była w dużej mierze fajna i przyjemna. To jest humor i memy. Jest taki mem, że na pierwszym jest taki chłopak w internecie znany jako taki najbardziej standardowy incel, znaczy taka twarz incelstwa. To jest jakiś chłopak ze Stanów, nie pamiętam, no ale mocno poza kanonem. I tam jest taki, na pierwszym jest taki normalny, a później jest taki prysznic dorysowany w paincie, bo wiesz, ta rada, weź prysznic, to jest często, która się powtarza do inceli. I na drugim obrazku już jest taki sam, tylko ma szczękę kwadratową, wiesz, zajebisty zarost i w ogóle gęste włosy i tak dalej. Że no, sprowadzanie tych wszystkich problemów, które tam w tej incelosferze się pojawiają, do jakichś haseł, przestań być mizoginem, wyjdź z piwnicy, zacznij o siebie dbać, jest totalnie z dupy. To znaczy, to nie jest tak, że samo bycie mizoginem, czy samo bycie na przykład jakimś agresywnym samcem uniemożliwia ci relacje z kobietami. Zupełnie tak nie jest. Nie ma żadnych dowodów, żeby tak było, nie? To znaczy, no... Aha. Że no, to, co wcześniej też powiedziałam, że pewien rodzaj dominacji, agresji jest w naszej kulturze, patriarchalnej, wręcz oczekiwany od mężczyzn. I zaryzykuję twierdzenie, że facet, który ma takie cechy, ma większe szanse na to, żeby nawiązać jakąś relację romantyczną czy seksualną, niż zahukany, nieśmiały anonek, żeby on miał po prostu, wiesz... Czyli teraz powtarzasz już po prostu narrację, że kobiety lubią bad boyów, no i... Przepowiednia się spełniła i wiesz... Nie, znaczy na to są badania, które my też będziemy cytować w książce. Niekoniecznie, że lubią bad boyów, niekoniecznie, że lubią mężczyzn agresywnych czy takich, którzy będą je źle traktować, ale rzeczywiście nie lubią nieśmiałych. Rzeczywiście nieśmiałość to jest cecha, która jest dla kobiet jest nieatrakcyjna u mężczyzn. Ale to znowu, to nie jest natura. Znaczy ci pilowcy by powiedzieli, że to wynika jakoś z natury kobiet, tak? Nie, to wynika z kultury, tak? Z patriarchalnej kultury, która kreuje ten wzór tego właśnie agresywnego samca. No a co do tego, co mówiłam, że pewien rodzaj agresji jest od mężczyzn wręcz oczekiwane. Pamiętam, jak była ta afera z Willem Smithem, co przywalił temu Rockowi na Oscarach, że mnóstwo osób, również feministek, go totalnie broniło, że to po prostu tak, no to jest to, co powinien zrobić mężczyzna w tej sytuacji, nie? I to jest to, o czym mówię, że pewien rodzaj agresji wręcz jest mile widziany ze strony mężczyzn, co sprawia... Co kształtuje poniekąd też wybory kobiet, tak? Powiem ci tutaj przykład, który bardzo często powtarzam, może za często.
dziewczyny, bohaterki mojej pierwszej książki, tą, którą napisałam z Mają Staśką, która poznała faceta, będąc jeszcze w liceum. Początkowo zupełnie nie była zainteresowana, ale on narzucał jej się bardzo, wręcz prześladował, wręcz ją nękał, to znaczy no, był zaborczy, był zazdrosny, wystawał pod jej szkołą, dzwonił, jak mówiła, że jest w domu, to podjeżdżał autem zobaczyć, czy na pewno jest w domu. Jej się to nie podobało, ale jak powiedziała o tym swoim koleżankom w szkole, one powiedziały, zajebiście, Boże, kocha cię, musi mu na tobie zależeć. I ona zaczęła się z nim spotykać, zaszła z nim zaraz w ciążę, skończyło się na przemocy i no bardzo, bardzo okropny sposób to się skończyło. Więc to wydaje mi się, że to jest bardzo krzywdzące w stosunku do kobiet, do mężczyzn też, ale w dużej mierze do kobiet, że trochę się oddziela, mam wrażenie, taką męską agresję w ogóle, na przykład chłopców wobec chłopców, mężczyzn wobec mężczyzn, od tej przemocy wobec kobiet. A wydaje mi się, że i przez co jakby trochę usypia naszą czujność i naszą jakby uważność na red flagi. To znaczy facet, który jest agresywny w stosunku do innych facetów, który po prostu robi się zazdrosny z byle powodu i zaczyna skakać do chłopaka, do faceta, który spojrzał na jego partnerkę w barze, to jest wyższe prawdopodobieństwo, że on w końcu ta przemoc odwróci się też w stronę tej kobiety. Co nie znaczy, że ona tutaj jest jakoś winna i że za to odpowiada. Nie, to jest wina tej kultury, że jesteśmy, kobiety są ofiarami zarówno tych mężczyzn, indywidualnych jednostek, jak i tej kultury, która usypia ich czujność. To jest naprawdę strasznie powszechne. Weź te okropne powieści Blanki Lipińskiej, które są po prostu normalizacją gwałtu, normalizacją przemocy. Zresztą autorka w wywiadach mówiła, że dla jednej kobiety to będzie ostry seks, a dla drugiej gwałt. A dla drugiej gwałt, tak? I też mnóstwo kobiet, które się zgadzały z tym twierdzeniem w komentarzach, tak? Więc no my tym musimy przesiąkać, bo nie może być inaczej. Tak, zgadzam się. Przepraszam, spojrzałem tylko na czat, który mówi, że masz zostać królową Polski. Kto? Ty. Ja jestem przeciwna monarchii. Człowiek, który podpisuje się jako Turbo Incel 2137, powiedział, że masz zostać królową Polski. Jestem antymonarchistką, sorry. Prezenki, I guess. Słuchaj, myślę, że obaliłabyś dużo gorszą królową Polski, więc wiesz. Kiedyś pamiętam takie dosyć zabawne stwierdzenie na wykopie, że okaże się dopiero, czy będę koniem trojańskim w incelosferze, czy incelską Joanną Dark. Cokolwiek to znaczy. To brzmi... Okej. I na razie jakby... najbardziej, którą się czujesz w tej chwili, to... Pewnie mnie decydować. Wiesz co, nie, no myślę, że obydwa pomysły są mocno przestrzelone. Ja po prostu... to, co ja próbuję jakoś, nie wiem, propagować, czy sposób, w jaki próbuję zmieniać zarówno świadomość facetów, jak i świadomość feministyczną, to jest to nastawienie na to, żeby nie antagonizować i nie licytować się na to, kto ma gorzej, tylko zastanowić się, dlaczego, z czego te problemy wynikają, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, i próbować trochę wejść w buty tej drugiej strony. I to nie chodzi o to, co niektóre feministki mi zarzucały, że ja teraz każę na przykład kobietom zrozumieć, po prostu empatyzować z gwałcicielami, czy w ogóle jakimiś ich oprawcami. Nie, jak nie masz na to siły, przestrzeni na to, żeby, nie wiem, w ogóle czytać na przykład to, co ja piszę, no to nie rób tego, zadbaj o siebie, tak? Ja akurat mam... No ale to właśnie to jest to, nie? Jakby... To nie znaczy, że ty nie masz o tym pisać. To znaczy, że ta osoba nie musi tego czytać. Mam wrażenie, że to jest ten brak zrozumienia, o który się bardzo dużo rzeczy wykłada.
Tak, i tutaj też zaznaczyłabym, że no ja nie usprawiedliwiam żadnych przemocowców, nie usprawiedliwiam. Znaczy tłumaczenie czy próba zrozumienia i znalezienia źródeł nie jest tym samym, co... Ostatnio w ogóle zaczęłam sobie oglądać Mindhuntera. Bardzo, bardzo to do mnie przemówiło przez to, że to pokazuje, zresztą to jest autentyczna historia, kiedy do świadomości kryminalistyki zaczęła się przebijać świadomość, że zachowania seryjnych morderców, czy w ogóle przestępców, mają swoje konkretne źródła i że naprawdę bardziej sobie pomożemy i bardziej efektywnie będziemy przeciwdziałać różnym szkodliwym zachowaniom, jeżeli te źródła zrozumiemy i będziemy im przeciwdziałać. I tam też ci główni bohaterowie, którzy są agentami FBI, jak mówią, że będą teraz chodzić po więzieniach i prowadzić długie rozmowy z seryjnymi mordercami, w tym naprawdę jakimiś najgorszymi po prostu, wiesz, bestiami, no to oni też się spotykali z takim oporem, że to są po prostu źli ludzie, oni się w ogóle tacy urodzili, no nie ma w ogóle, z takim też zarzutem, że jakby próbując ich zrozumieć, usprawiedliwiają to, a oni powinni w ogóle usmażyć się na krześle i nic więcej. Więc no, jesteśmy chyba w podobnym miejscu. No ale... Tylko, że nie mówimy o seryjnych mordercach, ani nawet gwałcicielach, chociaż nie wykluczam, że są jakieś osoby celskie, które kogoś na przykład zgwałciły, czy w inny sposób skrzywdziły, tak? Nie mamy takich przypadków na przykład w Polsce, które byłyby jakoś znane, ale to nie znaczy, że ich w ogóle nie ma, tak? No, nie staram się mówić, że żaden w ogóle nie, że mężczyźni ogóle, że większość gwałcicieli to mężczyźni, ale wśród inceli na pewno ich nie ma. To nie jest to, co... Jasne, rozumiem, co ci chodzi. Więc... No. No dobrze, to jeszcze chwila o feminizmie. W takim razie trochę odpowiedziałaś na drugą rzecz, którą chciałem zapytać, bo od razu przeszłaś do tego problemu z naszym girl boss feminizm, ale ja bardzo często mam też takie poczucie, znaczy po pierwsze, mam bardzo takie frustrujące odczucie, że dalej Szczuka czy Senyszyn są kojarzone z polskim feminizmem. To kształtuje jego strasznie głupi obraz, ale nawet jak patrzę na pewne przejawy osób, z którymi się, znaczy na pewno nie przejawy, tylko zachowania osób, z którymi się co do zasady zgadzam, to mam poczucie, że jeżeli tylko skrytykuję w momentach, w których zasługują na krytykę, a na przykład niestety rzecz, którą odwaliły dziewczyny z aborcyjnego Dream Teamu, kręcąc ten nieszczęsny filmik, w którym podmieniły nazwisko człowieka i no, de facto zrobiły mu krzywdę, no nie oszukujmy się. No, implikowanie, że ktoś komuś życzył śmierci, że ty komuś życzyłaś śmierci, nie jest okej. Dziewuchy dziewuchom też mają swoje słabsze momenty. Ale to bardziej girlboard feminizm, zdecydowanie, dziewuchy. Tak, zgadzam się. Natomiast jakby to sprawia, że w ogóle rozglądanie się w tym polskim feminizmie jest troszeczkę takim chodzeniem przez pole minowe, bo wiesz, rozmawiam z ludźmi z Czerwonych i dowiaduję się, że tam wychodzi jakiś dziwny wykluczający feminizm. Jak używa się określenia w ogóle intersekcjonalny, to nagle się okazuje, że połowa osób, z którymi się dogadujesz, nagle mówią, nie, ale chwila, no bez przesady, nie? No to za dużo. Intersekcjonalny to faceci i ja, jako koleś, który hardo wierzy w te rzeczy, mam problem z odnalezieniem się w polskich środowiskach feministycznych. Bardzo często zresztą właśnie widząc trochę, że polski feminizm brzmi, jakby się zatrzymał na drugiej fali i nie poszedł dalej. Wydaje mi się, że tutaj jest istotne też, żeby uzmysławianie ludziom, że nie ma jakiegoś, znaczy feminizm to nie jest monolit i nigdy nie był. Że
No, jest wiele nurtów feminizmu i to powód, dla którego w większości osób feminizm kojarzy się z tym liberalnym, tak? Czyli tym z feminizmem, czyli walką o parytety w zarządach spółek i tak dalej, to jest dlatego, że lansowanie takiego feminizmu bardziej się opłaca po prostu tym, którzy mają wpływ, mają władzę, mają zasięgi i tak dalej. I no, jakieś takie feministki, które chcą, które mają bardziej radykalne poglądy w sensie takim, że chcą zmiany jakby całego systemu od podstaw, tak, to no one są skazane na jakąś taką walkę o przetrwanie na marginesie. A jeżeli chodzi o te wpadki, o których mówisz, też często tak mam, że osoby, z którymi się zgadzam, mnie jakoś rozczarowują, ale wydaje mi się, że no tutaj jest też duży problem z takim niewybaczaniem błędów. To jest w ogóle problem, wydaje mi się, środowiska lewicowego, feministycznego, że jeden błąd i jesteś skreślony, czy skreślona. Że nie ma w ogóle, jest też zakładanie takich złych intencji od razu, brak próby zrozumienia, dlaczego ta osoba zrobiła coś takiego. Ja nie mówię, że trzeba, wiesz, jakieś, nie wiem, jakaś jest jedna z aktywistek, która kiedyś fajnie robiła bardzo fajne rzeczy, obecnie odpłynęła już bardzo daleko w stronę transfobii, takiej bardzo hardkorowej transfobii. Tego neuroseksizmu, o którym wcześniej mówiłam. No nie mówię, że tutaj jakby, no to już jest over rzeczywiście, no to już jakby tego się już nie odwróci i tu już nie mamy wiele pola do porozumienia, ale no często jest tak, że ta osoba, o której mówię, jak to się zaczęło, to, że ona odpłynęła w tę stronę, zaczęło się od bzdury tak naprawdę, od niewielkiej rzeczy, która może rzeczywiście była jakimś jej błędem, ale to nie był jakiś wielki błąd i wszyscy, całe środowisko się na nią po prostu rzuciło i ona wpadła w syndrom oblężonej twierdzy. To jest w ogóle coś, co dosyć często występuje. I po prostu zaczęła się jeszcze bardziej jakby, wiesz, iść w tę stronę. Choć ja uważam, że gdyby nie ta nagonka na samym początku, to ona by teraz była w zupełnie innym miejscu. Nie mówię, że to jest. No bo na przykład nie dziwię się, że tam osoby trans poczuły się jakoś mocno skrzywdzone, reagowały emocjonalnie i tak dalej. I nie mówię, że to jest ich wina i że one sprawiły, ona nie miała tu żadnego wpływu na to, kim, w jaką stronę skręciła. Chcę tylko pokazać mechanizm, tak? Tutaj znowu przypominam, że no nasza wola nigdy nie jest wolna, jest bardzo ograniczona i różne czynniki wpływają na wybory, które podejmujemy, że zawsze bardziej na naszą korzyść, w naszym interesie jest starać się zrozumieć, dlaczego. No dobrze, ale wiesz, jakby wiele osób postuluje, że okej, możemy przyjąć swoją jakby perspektywę, że nie ma wolnej woli, ale z drugiej strony jeżeli w kimś siedzi gwiazdka fobia, tak, bo chodzi mi o dowolną fobię, no to ona mogła być głęboko zagrzebana, ale ona tam była, ona nie została wymyślona w momencie, w którym zaczęto ci hejtować, nie? Więc jasne, że tak. No tak, no masz rację. Chociaż no, nadal uważam, że zresztą Herzyk, nie wiem, czy ona to u ciebie mówiła, ale ona sama była blisko takiego momentu, kiedy sama została wykluczona ze środowiska feministycznego, to było no, już parę lat temu. Znam sytuację. Tak, ze względu na kłamstwo po prostu, które pewna osoba upowszechniła w środowisku. I ona rzeczywiście, jedynymi osobami, które wtedy się od niej nie odwróciły całkowicie, były transfobki. I Herzyk sama miała taki moment, że była blisko skręcenia w tamtą stronę, tylko że to, co ją różni od nich, to jest właśnie ten analityczny umysł i to, że ona wierzy tylko w to, co znajdzie w badaniach naukowych i co jest poparte jakby naukowo, więc zaczęła sobie czytać po prostu badania i tak dalej, mocno się zapoznawać z tematem, ona nie ulega jakimś tam, wiesz, populistycznym hasłom, no i stwierdziła, że nie, no dobra, to są straszne bzdury, ale gdyby nie to, że właśnie ona jest turbo inteligentna i też ma właśnie to takie podejście bardzo pronaukowe, to mogłaby być w tym samym miejscu, co ona, nie?
Kurczę, wiesz, jakby mnie bardzo mocno i się imputuje, że po całej tej aferze, gdzie jakby ja bardzo broniłem swojego prawa do powiedzenia kobiecie spierdalaj, jak mnie irytuje, a proszę, można mnie za to potępiać, przyjmuję potępianie tego, ale po prostu jakby w pewnym momencie osiągnąłem ten punkt, że to była moja jedyna reakcja na niektóre głupie rzeczy. Też bardzo mi mocno imputowano, że ale za to, że powiedziałeś kobiecie spierdalaj, to znaczy, nie, no, że to była już, to już była, wiesz, rozwinięcie tego całego dymu o właśnie to, że feminizm jest też dla mężczyzn. Jakby pół Twittera było na mnie bardzo zirytowane o to. I byłem buddy of the day przez kilka dni. Ale jakby jedną z tych rzeczy było to, że po prostu niektórym ludziom, którzy bardzo gówniarskie hasła rzucali, albo mi na przykład mówili, że mam być grzecznym, że mam być grzecznym sojusznikiem i wspierać, a nie tego. I to wiesz, to część osób mi imputowała, że no to zaraz będę właśnie po stronie panów pigułkowców i zaraz wyjdzie moja prawdziwa twarz. I ja też na przykład czułem w takiej sytuacji bardzo potrzebę porozmawiania właśnie z wspomnianym wcześniej osobnikiem, żeby powiedzieć tyle zostaniecie ode mnie, nie? Bo mnie może irytować głupota pewnych pewnych pojedynczych feministek, które wyjątkowo głośno szczekają na tego, a bardzo często mam poczucie, że niestety istnieje spora grupa feministek trochę na fali tych czarnych protestów, które deklarują się jako feministki, bo myślą, że to jest kwestia ich praw i nigdy nie weszły w to głębiej niż na skórek. W sensie po prostu nie znają jakby idei, tylko chcą czuć wspólnotę. I to jest ich prawo, ale to ma swoje konsekwencje. I mnie bardzo zależało na to, żeby udowodnić, że nie, sorry, to nie na tym ta zabawa polega, nie? Jeżeli faktycznie w coś wierzę, jeżeli dążę do równości, to nie złamie mnie taka awantura, ona może mi zepsuć parę dni, ona może sprawić, że ja będę nerwowy, ale to nie znaczy, że teraz będę miał swój Joker moment i no tak, się odwrócę, ale widzisz, no, ale ty masz taką konstrukcję, jakby strukturę może psychiczną, tak? I to jest też w dużej mierze zależne od twoich wcześniejszych doświadczeń, od twoich jakichś wrodzonych predyspozycji i tak dalej. Więc ty byłeś w stanie się temu oprzeć, ale gdyby ktoś nie miał takich predyspozycji, czy właśnie w sytuacji Herzyk nie miał takich predyspozycji jak ona, to mógłby w to pójść, tak? I ja to powiedziałem kompletnie dlatego, żeby powiedzieć, że się z tą zgadzam, nie? I właśnie dlatego, że ja wiem, że ten proces istnieje, wiem, że on jest naturalny, wiem, że ludzie tak reagują, to tym bardziej czułem potrzebę, żeby udowodnić, że gówno prawda, nie? A co do tego jeszcze, co powiedziałeś, że jak w kimś się obudziła transfobia, to może, czy jakaś fobia, to może ona zawsze tam była. Nie chcę powiedzieć, że to jest nieprawda, ale nie bagatelizowałabym tego, że no tu znowu mamy do czynienia z pseudonauką, która znowu może być dla wielu osób kuszcząca, posługuje się w dużej mierze manipulacją, dezinformacją i myślę, że może taką fobię stworzyć, choć wcześniej jej nie było. Wspomniana aktywistka zresztą początkowo przez wiele lat swojej działalności wydawała się być bardzo inkluzywna. Ona publikowała zdjęcia ciał osób trans, pisała właśnie o... normalizowała, tak? Spróbowała też normalizować te ciała. Fobia zawsze tam była, nie wiem. Wydaje mi się, że jak ktoś nie ma wystarczająco predyspozycji różnie kształtowanych, również intelektualnych, ale nie tylko. Albo systemu wsparcia. Albo systemu wsparcia, tak. To po prostu może ulec, bo to są często... Ja na przykład kiedyś weszłam na jakieś fora antyszczepionkowców, tak z ciekawości. I gdyby nie to, wiele rzeczy, które tam czytałam, na pierwszy rzut oka miało sens. I gdyby nie to, że ja sobie wchodziłam na przykład w te badania i sobie je czytałam czasem, wiesz, i potrafiłam skonfrontować też na przykład z innymi jakimiś materiałami, to mogłabym zostać antyszczepionkowcem, nie? I no. Ja ostatnio miałem bardzo ciekawą rozmowę z człowiekiem, który się nie zaszczepił i tłumaczył mi dlaczego, i to była fenomenalna rozmowa. Zresztą też z moim czatem o tym rozmawiałem, więc musimy budować mosty, nie? Jakby ostatnią rzeczą, którą jakby powinniśmy robić, jest je palić, a niestety dużo osób też ze względu na własne doświadczenia, ze względu na własne uprzedzenia, ze względu na własne problemy, których doświadczyło, ma skłonność pójścia w drugą stronę. I
to jest coś, z czego czuję, że bardzo musimy się wyleczyć, bo inaczej będzie bardzo źle. Tak, i już wiesz, ja na przykład rozumiem, znam feministki, które rzeczywiście mają uprzedzenia wobec mężczyzn. Ja znam takie, które, znam nawet takie, które mówią o sobie, że są mizandryczkami. I wiem, że u nich to wynika z jakichś trudnych doświadczeń, zwykle to są doświadczenia przemocy, czasem wielokrotnej przemocy, więc ja tutaj też jakoś to rozumiem, tak? Dlaczego jakby taka postawa się w nich ukształtowała, a nie inna, ale ja mogę jednocześnie to rozumieć i nie wymagać od nich, żeby teraz właśnie pochylały się nad jakimiś mizoginami czy w ogóle facetami, a jednocześnie mogę chcieć sama dążyć do tego zrozumienia, tak? No dobra, ale w kontekście tego, co powiedziałaś, muszę zadać jedno takie chyba trudne pytanie, przynajmniej tak mi się wydaje, że trudne pytanie. A czy takie kobiety... utrzymując dzisiejszy kontekst społeczny, dzisiejszą dynamikę społeczną, czy one nie powinny słyszeć tego samego, co słyszą faceci bardzo często wykazujący się nienawiścią, to znaczy skorzystaj z terapii? No, ale to są często osoby, które korzystają z terapii. Zresztą wśród inceli jest też mnóstwo osób, które korzystają z terapii. Zresztą to nie zawsze jest takie, no, wiesz... Nie chodzi tylko o ten sygnał pierwszy, nie? Nie chodzi mi o sam fakt korzystania, nie? Tylko... Tak, znaczy to absolutnie nie mówię, że trzeba chwalić taką postawę. Znaczy jakaś nienawiść wobec mężczyzn, czy w ogóle twierdzenie, że kobiety są jakoś lepsze ogólnie od facetów, no to oczywiście, że to jest złe i to należy krytykować. Mówię tylko, że zawsze warto zrozumieć, skąd to się wzięło w tych osobach. Nie, no oczywiście. No i tak, rzeczywiście to, co mówisz, że to działa w dwie strony, no. Bo wiesz, ja bardzo, bardzo, to pytanie, mówię, no zadaję z pewną powiedzmy złośliwością w tym sensie, że ja wiem, że dużo facetów, którzy słuchaliby tej naszej dzisiejszej rozmowy i którzy, był zresztą jeden frustrat na początku, który bardzo testował granice i w końcu je złamał, dużo facetów czuje, że właśnie, że nam to mówicie takie rzeczy, a ty teraz opowiadasz bez mrugnięcia okiem o kobietach, które są mizandryczkami i co, nie mówisz im takich rzeczy, nie? Więc jakby chciałem wprowadzić ten wątek, żebyśmy w ogóle mieli świadomość, że on zaistniał, nie? Znaczy ja to chyba akurat jestem z różnych stron oskarżana w zależności od strony o to, że jednak staram się zrozumieć, że jednak nie mówię po prostu, wiesz, wyjdź z piwnicy i ani jednym, ani drugim, tak? Myślę, że część feministek tutaj by mi zarzuciła i poniekąd słusznie, że o ile w przypadku tych kobiet, o którym mówiłam, to ta niechęć do mężczyzn może wynikać z jakiegoś faktycznego lęku, traumy, doświadczenia przemocy, to o tyle, jeżeli chodzi o tych inceli, no to no to niekoniecznie jest taki rodzaj krzywdy, tak, ze strony kobiet. Zresztą często ci faceci są w ogóle bardziej skrzywdzeni przez innych facetów niż przez kobiety, tak? Mam, ale przez kobiety, znaczy też, umówmy się, kobiety też są w stanie robić okropne rzeczy. Wielu z nich na przykład było wyśmiewanych, bullyingowanych. Tym polega girlbossizm. Kobiety też mogą krzywdzić. Kobiety mogą krzywdzić i robią to. Kobiety stosują przemoc. Jakby to jest też to, o czym pisze Blachuk. Kobiety stosują często przemoc wobec swoich dzieci. To jakby różnica między tym, ile procent mężczyzn, ile procent kobiet stosuje przemoc wobec dzieci, nie jest taka duża. Bell Hooks nawet stawia taką tezę, że kobiety są równie w równym stopniu zdolne do przemocy. To jest kwestia okoliczności, tak też kultury, wiadomo, jakichś fizycznych predyspozycji. Ale wśród tych facetów, wśród tych inceli, taki przykład, chłopak, który rzeczywiście jest koszmarnym mizoginem i w ogóle jest faszystą i ma absolutnie koszmarne poglądy. Był jedną z osób, które robiły tę akcję wystawiania kobiet na Tinderze. I to jest jego pasja wielka. On tak naprawdę jest skrzywdzony głównie przez mężczyzn. Jest skrzywdzony głównie nawet przez swojego ojca, który się nad nim znęcał, który traktował go jak śmiecia, który zawsze mu mówił, że jest niczym, że nigdy, zawsze będzie niczym, tak? Który nie miał żadnego systemu wsparcia, tak, w nikim. I tutaj no, ewidentny przykład, że ten strach przed ojcem i nienawiść do ojca jest projektowany.
jest projektowany na kobietę, bo ojcu się nie postawi, bo jest od niego zależny i się go boi. Mieszka z nim, jest od niego zależny. Więc tą frustrację przelewa w dużym stopniu właśnie na kobiety, które jakoś specjalnie go nigdy nie skrzywdziły, poza tym, że no, on podkreśla, no, że nigdy go nie chciały, tak? No ale on też za bardzo nic nie robił w kierunku tego, żeby go chciały. Wiesz, jakby ja... Dla mnie ta rozmowa jest bardzo ciekawa, bo ja mam bardzo dużo... bardzo dużo myśli dotyczących tego, jak odnosić się do tej dyskusji w ogóle na temat inceli, na temat ich problemów itd., itd., w kontekście tego też, gdzie jestem, tak? Bo z jednej strony myślę, że istnieje duże oczekiwanie od gościa, który reaguje na różne rzeczy w internecie, że czasem jakby pocisnę, nie? Że ten koleś pierdoli głupoty, ten koleś jakby jest tego. I ja się na przykład bardzo zastanawiam, czy w kontekście absolutnie nie właśnie inceli, tylko w kontekście takich typów, którzy przychodzą i w każdą możliwą dyskusję, niezależnie o czym by ona była, muszą wcisnąć opowieść o swojej krzywdzie, czy jak powiem, ty jesteś przegrywem, bo przestań tak kurwa robić, to czy teraz, wiesz, stosuję język przemocowy i czy robię coś, czego nie powinienem? Bo to jest zawsze, to jest dla mnie coś, co naprawdę rozkminiam, nie? Bo ja z jednej strony operuję w miejscu, gdzie przychodzi dużo młodych facetów, którzy... Twitch jest platformą dla graczy, więc jakby wychodzących z bardzo, bardzo często tego. I hasła typu pozdrów mamę są też częścią języka, które oni rozumieją, ale ja to muszę ważyć, żeby nigdy nie wejść też w rzeczy, które moja widownia, która jest stałą widownią, nie odbierze jako krzywdę, nie? I... No to ja powiem, że no ja uważam, że to jest krzywdzące, że raczej powinniśmy osoby, które głoszą jakieś koszmarne, krzywdzące poglądy, krytykować za te poglądy, a nie za to, że nie wiem, odnieśli porażkę na polu romantycznym, seksualnym, zawodowym, cokolwiek. Ja nigdy... A to mówienie komuś, że no, ty jesteś przegrywem, jak inwektywy, to trochę to insynuuje. Znaczy, że nam w ogóle zarzucano, a jeszcze w ogóle, że jesteś incelem, tak? To jest dosyć powszechna taka obłęda. Nie, tego to wiadomo, że nie ma mowy, nie? Że to dla mnie na przykład z miejsca odpada, nie? Ale gdzie jest język, którego wolno mi używać, do cholery? Wszystkie obraźliwe terminy są zakazane w jakiś sposób, bo kogoś stygmatyzują. To znaczy, wydaje mi się, że to po prostu nie pomaga i że na przykład to takie, to, że incel stało się taką obelgą już, gdzie są wyzywani w ten sposób faceci, którzy po prostu są mizoginami i tyle. Ale właśnie często są gdzieś tam nazywani incelami, w pejoratywnym oczywiście znaczeniu, to wśród samych inceli, osób, które się tak nazywają, spotykamy się z takim przekonaniem, że to nie jest dlatego, że ta osoba jest mizoginem, tylko z jakiejś takiej pogardy do osób, które nie uprawiają seksu. Tak? Rozumiem. Bo jeżeli z całej tej manosfery, gdzie incele są tylko pewną częścią, a akurat ten termin incel, który dosłownie oznacza mimowolny celibat, używamy jako obelgi, no to nie ze względu na mizoginię, bo w całej tej manosferze jest mizoginia, tylko ze względu na to, że gardzimy nieruchającymi, tak? Co oczywiście, no... nie jest zupełnie bez związku z rzeczywistością, no bo wyśmiewanie facetów ze względu na to, że czy mają małego penisa, czy właśnie są prawiczkami, czy mają po prostu mało doświadczeń, to nie jest jakieś rzadkie, tak? To rzeczywiście jest coś, co wiele osób traktuje pogardliwie, tylko że no to pogarsza sprawę, mam wrażenie. Nas też oskarżano o to, że my stosujemy jakiś język przemocy przez to, że my nazywamy naszych bohaterów przegrywami. No, to znaczy oni się tak identyfikują, tak? Oni chcą być tak nazywani, im jak się powie, że nie są przegrywami, to oni się wkurzają. I próbują ci udowodnić, że jednak są, ale my nigdy ich nie nazywamy w ten sposób na zasadzie obelgi, że ty przegrywie, tak? Tylko bardziej traktujemy to jako kategorię, którą oni sami stosują. I też myślę, że po naszej tej rozmowie dużo osób z wykopu zarzuci mi, że traktuje przegryw i przegrywa i incela jako synonimy, więc uprzedzając to... Ale kilkukrotnie już podkreślałeś, że jest osobno.
Tak, ale nigdy nie powiedziałam, co to, dlaczego, więc może, może na zakończenie jeszcze powiem to. To znaczy, tu są oczywiście te definicje też są różne i nie ma zgody co do tego wśród samych tych osób, kto jest ten, bo teraz już ten termin przegryw wszedł do takiego powszechnego użytku, że nie wiem, że faceci, którzy nie wiem, stracili pracę albo coś tam, po prostu mówią, ale ze mnie przegryw. Nawet ostatnio w jakiejś reklamie jakiegoś batonika było. Ja ci powiem szczerze, to jest dla mnie jedyny kontekst, w jakim rozumiem ten termin, nie? No, a wśród, no bo przegryw to jest oryginalnie polski tak naprawdę termin i te osoby zaczęło zyskiwać popularność przez ten tag na wykopie, który jest najpopularniejszym w ogóle tagiem na wykopie, tag przegryw. I tam jednak, znaczy są tam różne przypadki, są tam też faceci, którzy przegrywają na jednym polu, ale z roku na rok to ta kategoria jest coraz węższa i te wymagania do bycia, jest często taka rywalizacja, że coś z ciebie za przegryw, skoro miałeś dziewczynę, albo coś z ciebie za przegryw, jak coś tam, tak? I trochę jest taka licytacja o to, kto jest większym przegrywem. I to się zlało, termin przegryw i incel trochę się zlał w jedno przez to, że ten tak przegryw w pewnym momencie został trochę przejęty przez inceli. Że osoby, które mówiły, że tak naprawdę to nie możesz przegrywać, jeżeli byłeś w związku albo jesteś w związku, ja nigdy nie byłem, nikt mnie nigdy nie chciał, co oznacza, że jestem tym prawdziwym przegrywem. Więc nasi rozmówcy w większości to są zarówno osoby nazywające się incelami i przegrywami, dlatego trochę to traktujemy jako, wiesz, związane ze sobą kategorie, bo uważają, że przegryw musi być incelem. A incel niekoniecznie przegrywem, to już jest bardziej kontrowersyjne. Ale no jakbyśmy chcieli tę kategorię przegryw tak w ogóle szeroko traktować, no to ona nie musi mieć związku z tą sferą romantyczno-seksualną, tak? Jest całkiem sporo tych osób na tagu przegryw, które uważają, że są przegrywami, chociaż na przykład są w związku, ale nie wiem, no mają problemy psychiczne, kiepską pracę i coś tam. A słuchaj, no dobra, jakby te 20 minut nie trwało 20 minut, więc naprawdę myślę, że zepnijmy to już. Ja ci bardzo... No, widzę, że ten temat jest po prostu, ten można gadać, wiesz, nieskończoność. Mam nadzieję, że chociaż... Mi się nie znudziło. Jakby, słuchaj, no ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że zadawałem przynajmniej rozsądne pytania, bo ja też... Trochę czuję, że wiesz, wychodzę z punktu, gdzie to środowisko z jednej strony zlewa mi się, znaczy nie zlewa mi się, bo rozumiem różnicę, ale manosfera bardzo zachodzi w mojej perspektywie na incelizm i ja na przykład, gdyby ktoś mnie zapytał, gdzie dokładnie przebiega taka twarda linia odcięcia, to ile rozumiem różnicę między Red Pillem a Black Pillem, to w życiu bym nie potrafił powiedzieć, gdzie, co, nie? Ja bym powiedziała, że główna to jest taka, no i znowu zaczynam, nie, teraz powiem jeszcze kilka zdań, że Red Pill to jest bardziej takie, że jak ci nie wychodzi z kobietami, to idź na siłownię, nie wiem, znajdź lepszą pracę, kup lepszy samochód, lepsze ciuchy i tak dalej. A Black Pill to jest bardziej it's over, w sensie jak jesteś brzydki i nie wiem, masz jakieś tam problemy, tak zwane spierdolenie, o którym mówiłam wcześniej, no to generalnie nie masz szans i to generalnie wszystkie starania. Co nie znaczy, że te osoby się mimo wszystko nie starają, bo większość jednak, które poznałam, to dużo robiło w tym kierunku, tylko żeby wyjść z tego, tylko w pewnym momencie po wielu rozczarowaniach stwierdziły, że no, mają dość. Nie ma wyjścia. Dobra, kończę. Już dobra. Okej, to w takim razie ja się cię zapytam, czy mogę cię poprosić, jakby to powiedziałaś to już w sumie tyle razy, że tego, ale czy mogę cię, jak zgodnie z moją tradycją, zapytać, czy powiesz trans rights? Tak, trans rights? Tak, jasne. Tak po prostu, tak, to jest, wiesz, to nie ma tutaj żadnego czeka, nie? Jak najbardziej, trans rights. Bo wiesz, to jest taki zwyczaj, który wyrobiliśmy dużo mojej społeczności, to osoby transpłciowe, więc tego. Poznałam osoby transpłciowe w incelosferze, ale to już nie na dzisiaj. Wow, okej, dobra. Jesteś naprawdę kopalnią wiedzy na różne tematy i fantastycznie się z tobą rozmawia. To ja tak, najpierw wrócę się do widzów i powiem tak. Ze mną rozmawiała Patrycja Wieczorkiewicz.
która, jak być może zauważyliście, wie troszeczkę o środowisku inceli, ale nie tylko, bo wie o całej masie różnych rzeczy i pracuje w Centrum Praw Kobiet, pisała książkę Gwałt Polski. Na krytyce politycznej znajdziecie sporo jej publikacji i teraz pytanie brzmi, gdzie najlepiej cię obserwować? Gdzie najlepiej zwracać uwagę na to, co robisz? Jeżeli chcesz być obserwowana, może nie chcesz. Na Facebooku, ale ja nie jestem jakaś hiperaktywna w social mediach, jestem raczej osobą dawkującą sobie atencję i dawkującą sobie, wiesz, inby w internecie i tak dalej, ale myślę, że na Facebooku, na Instagramie na pewno będę informować, jak będzie wiadomo coś więcej na temat naszej książki, to znaczy sporo już wiadomo, to znaczy wiadomo, że wyjdzie w lutym 2023. Na Wykopie powstały już teorie, że termin został przesunięty przez to, że wydawnictwo się wstydzi tej książki i nie za bardzo chce ją wydać. To może naprostuje, że jest wręcz przeciwnie. Wydawnictwo zdecydowało się na termin, który będzie jak najlepszy marketingowo. I mój redaktor wczoraj mi jeszcze pisał, że mogę powiedzieć, że wydawnictwo nie jest w kryzysie wiary w ten projekt. No dobrze, czyli słyszycie, na Facebooku Szukajcie Patrycji Wieczorkiewicz, ale ona nie wchodzi w imby, więc możecie nie mieć rozrywki. Chodzę, tylko dawkuję sobie. Dobrze, dawkuję, okej, lepiej, źle ujęte. A ja się z wami na sekundkę pożegnam, do was jeszcze wrócę, a teraz zniknę tylko, żeby pożegnać się z gościnią, więc dajcie mi dosłownie 2 minuty i będzie więcej dzisiaj streama, jakby ktoś chciał posłuchać, jak rozmawiamy o polityce i o wielu innych rzeczach. Mam też prasówkę, mamy do powiedzenia, co fajnego zdarzyło się w Słowenii, więc you know. Dzięki wielkie. Dzięki. I ja nas wyciszam, wygłuszam, żeby się pożegnać. Sekundka. Dwie nieskończoności u Karoliny Dakrowa. Dawcy pizzy. Adam Połowski, Sakumia, Kelejera, Nafem, Małgorzata Sajnam, Czubek, Skarżyc, Jestem Janek, Krzysztof Karliński oraz Silvanelka. Dawczynie kawy z ciastkiem. Michał Piotrowski, Peł, Blem, Kamil, Kuliga, Szabrowny, Kucyk, Nitea, TBM 32, Horsig, Onowalet, Chrysku, Łukasz Puchalski, Cukrzyś, Łukasz Dawid Korzeniowski, Smoki Dora, Karol Kuter oraz Hypatia. Osoby dające kawę po prostu. Michał Szedziewski, Kropter, Worcuk Cukrowy, George Soros, Azur, Robin, Barnaba, Jasiu 2, pot jest cały mokry, Ambrosiusz, Samirion, Adam Spirit, Narrative, Plusek, a także osoby dające herbatę. Arkadiusz Gumiński, Grub Mephisto, Pączak The Boss, Budetka Herbaciara, Lakarda, Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend, Blubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, DF List, Worewan, Adrian oraz Sylwester. Uba! A! Kończymy, idziemy spać, do zobaczenia jutro. Jesteście super, bardzo się cieszę, że was mam.